Urodziłem się w Ulanowie 15 marca 1947 roku. Ulanów to takie specyficzne miasteczko w województwie tarnobrzeskim, przedtem rzeszowskim, a jeszcze wcześniej lwowskim, które słynie z tego, że jest stolicą flisarstwa polskiego. Przez setki lat ludność tego miasteczka zajmowała się flisarstwem. I właśnie moja rodzina z dziada pradziada jest z rodziny flisarskiej retmańskiej. Retman to pierwszy bóg na tratwie. To tak jak kapitan na olbrzymim okręcie. Moi dziadowie byli właśnie i mój dziadzio był właśnie retmanem. I nasza rodzina datuje się aż do XVI wieku właśnie z tej rodziny retmańskiej i w Ulanowie był cech założony przez flisaków i sterników Bractwa Świętej Barbary, który uczył właśnie tego spławu Sanem, Wisłą aż do Gdańska. Bo troty były ścinane w Karpatach i drewno było spuszczane wodą, transportem aż do Gdańska i to trwało od 7 do 8 tygodni, taki jeden flis. Z tym, że mój dziadzio był ostatnim retmanem, prowadził transport Wisłą i w Toruniu został zatrzymany przez Wehrmacht i od tamtej pory takich flisów, jak odbywały się w Polsce, nie było. Potem po II wojnie światowej to już takie były, jak to ojciec mówi, dziadowskie flisy, gdzie pływano na jednym pasie. Jeden pas to 4 tafle zbite. A kiedyś tych tafli to były setki, jak szedł transport, to szedł transport, który był długi 5 kilometrów cały czas. I to szedł przez San do Wisły i do Gdańska. Także urodziłem się właśnie w tym uroczym miasteczku Ulanów. Przyszedłem na świat właśnie tam, z tym, że w specyficznych warunkach, gdyż moi rodzice byli w partyzance, walczyli w II wojnie światowej w lesie. Na Ulanów pierwsze bomby spadły 17 września i pierwsza bomba trafiła w budynek mojego dziadzia. Na podwórku były 3 siostry i Józia została zabita, miała 16 lat. Od bomby została zabita, a 2 jej siostry zostały ranne. Ojciec miał 16 lat i poszedł do lasu. Poszedł do lasu walczyć z Niemcami i wstąpił do oddziału NOW AK ojca Jana. I brał udział we wszystkich walkach na Porytowym Wzgórzu z oddziałami niemieckimi. No a potem, gdy już przyszli wyzwoliciele, no to zgłosił się do Ulanowa, do Wojska Polskiego, bo wtedy oni brali młodych chłopaków do Wojska Polskiego. Ale jak zobaczył, że zaczynają chłopców brać na polowanie na polskich partyzantów, gdzie on był, miał polować na swoich kolegów, więc dezerterował. No i przyłączył się do oddziału Wołyniaka. NSW, Narodowy Związek Wojskowy. No i tam walczył aż do rozbicia oddziału. W bitwie z Armią Czerwoną, to był 6 maj, w Kurówce, nawet nazwa tego jest na grobie nieznanego żołnierza, ta data jest w Warszawie. Moi rodzice byli ranni, oni się poznali właśnie w partyzance. Ojciec miał pseudonim Kula, mama miała pseudonim Perełka. Ona była w oddziale Mewy, a ojciec był w oddziale Wołyniaka. No i po tej bitwie byli ranni i razem włożyli ich na furmankę i odwieźli do szpitala w Jarosławiu. No i tak zaczęła się ich miłość, no i z tego przyszedłem ja. Wołyniak popełnił samobójstwo, bo był osaczony przez UB za KBW. Miał już tylko 15 ludzi, uciekał przed nimi, walczył te. I w jednej potyczce dostał serię w ramię, poszło zakażenie, gangrena. No i widział, że nie da sobie rady już z tymi swoimi ludźmi. I wtedy w lutym 1947 roku strzelił sobie w łeb. Zastrzelił się, żeby dać szansę ludziom uciekać, bo tak to było obciążeniem do oddziału. I to się odbyło w takiej małej miejscowości w Szegdach. 4 chałupy takie z jedną studnią i jak mojej matki brat Michał, który był przy tym, który ujawnił się dopiero w 1959 roku, wspominał, że był duży śnieg, było mroźno, siedzieli w tej chałupie,
KBW deptało im po piętach w pewnym momencie. On poderwał ludzi i mówi, musimy iść, musimy uciekać, bo czuję ich, nie słyszę ich, ale czuję ich. A chłopcy byli tak zmęczeni, że już nie mogli tego, mówi, to jeszcze z pół godziny. I on nic nie mówi, wyszedł pod studnię, wsadził sobie wiz do tego i się zastrzelił. No i po śmierci Wołyniaka dowództwo nad grupą objął Garbaty z moim wujkiem, Michałem Krupą, pseudonimie Wierzba. No i oni działali do 1950 roku, walczyli z UB, z NKWD. No i w 1959 roku UB wprowadziło do ich oddziału szpiegów, takich, którzy niby to nadawali do Londynu wiadomości, a to było dwóch ustawionych UB-ków tam. No i namierzyli ich i w Gerlachach, w Lasach Janowskich, koło Janowa Lubelskiego zostali okrążeni, było ich 17. Okrążenie trwało przez 2 dni, oni walczyli, 7 z nich zginęło. Pierwszych tych UB-ków rozwalili z tą radiostacją, no i próbowali się przebić. I tylko 3 udało się przebić. Jednym z nich był właśnie Michał, mój wujek, Michał Krupa, a drugi był Kiszka, który też się ukrywał potem. No i Michał potem już chodził sam. I w tym czasie, gdy on jeszcze się ukrywał, złapali go 11 lutego 1959 roku. Tam go dopadli i gdy on się ukrywał, to ja jeszcze go 2 razy go widziałem. Dowoziliśmy mu z moim tatą prowiant, gazety, lekarstwa i rok jeszcze wcześniej, w 1958 roku, jeszcze spotkałem go pod Kulną i tam miał bunkier w Kulnie, tam żeśmy się spotkali, no i po roku potem go dopadli tam w tym bunkrze, okrążyli go tam, jest cała historia na ten temat, tam kilkuset ich było, on sam jeden. I zagrozili, że spalą napalmem to gospodarstwo. To taka chałupa stara, a tam był bunkier pod, że spalą, a tam mieszkała rodzina z 2 małych dzieci, także Michał się poddał, wyszedł, no i dopadli go tam. Został skazany 3 razy na KS, potem na dożywocie, wszystkie amnestie, potem zbiły mu na 15 lat i siedział 9 lat w Strzelcach Opolskich. No i potem wrócił do Olanowa, do nas. Ja wtedy byłem w Ogólniaku. No i po kilku latach zmarł, bo tak był wykończony, tak go wykończyli, że zmarł. No dlatego, że on się ukrywał, dlatego, że moi rodzice byli w partyzance, no to ja miałem piekło. Ja przechodziłem wraz z nimi cały ten ubeckie to życie. To za Stalina, no to u nas w domu były rewizje co drugi, trzeci dzień. Noc, bo szukali Michała, zakładali podsłuchy, zakładali te. Pamiętam raz, jak przed Bożym Narodzeniem wywlekli nas na śnieg, 4 ubowców, lawo ojca tymi kolbami, milicjanci pepeszami. Cały dom był obstawiony przez KBW. No i zabrali ojca zmasakrowanego do Niska, no i tam pastwił się nad nim Krawczyński Roman. Młody Żyd, Ubek, który po prostu mało go nie wykończył i potem był drugi Ukrainiec, Kendra. I tam trzymali go w Nisku na UB, potem go wywieźli do Rzeszowa, trzymali go na zamku w Rzeszowie, potem znów z powrotem. I oczywiście bity był, zmasakrowany, żebra, twarz, cała płaska, rozbity, zmiażdżonym nosem. I oczywiście kazali mu sypać, no to mówił wszystko, co chcieli. Mówił więcej, aniżeli, powiedzcie mi coś, żeby podpisać. No podpisywał. No i tam był taki numer, że ojciec był u Wołyniaka magazynierem broni, czyli on się zajmował bronią, miał smykałkę do karabinów. No i on wiedział, gdzie jest zamalinowana ta broń, bo jak chłopcy się rozchodzili, to broń zdawali. Był bunkier. Była studnia i trzeba było wejść do studni, był otwór, trzeba było wejść do tego i tam była jama i tam trzymali tego. No i o tą broń ojca maltretowali, no i o Michała, no to on taki był zbity, że już chodzić nie mógł, no to powiedział im, gdzie jest ta broń, no to wysłali tam. No i po 3 godzinach tutaj ojca mają na tym, go leją i ten Krawczyński odbiera
telefon od jakiegoś ubeka i jesteście tam, jesteśmy tam, towarzyszu porusznika. No i co? Mówił prawdę? Mówił. Trzech naszych wyleciało w powietrze. No, powiedział im, no co? To wszystko było zaminowane. Ci pojechali, durnie weszli, który coś tam ruszył, wywaliło całą studnię. Szambo wywaliło. Ale ojciec był do końca sobą. I jak się ruszyła ta sprawa z Solidarnością, no to jedyny z Ulanowa był internowany, w Załężu siedział. Przyjechali w nocy akurat Aleksandra na imieniny. Wydarli go z łóżka i do tego, do Załęża. Także trzymał się cały czas. Oni nie mogli mu tego darować. I tam oczywiście ojciec jak był w partyzance, no to wiesz, zarzucali mu, że zabił tam majora rosyjskiego Czerwonej Armii w Kurówce, że go tam rozwalił serią. No a ten mówi, no co, przecież on strzelał do mnie, do wróbla nie strzelał, to ja też do wróbla nie strzelałem. No to i tam trochę wytłuch Ukraińców i tego. Miały na sumieniu. Dlatego dzisiaj mogę być z ojca dumny. Z kolei mamy brat. Moja mama też była w oddziale. Była na stopniu porucznika, dostała Krzyż Walecznych za Kurówkę, bo wynosiła chłopaków spod ognia, do tego została ranna na pierwszej linii. No a potem, jak ja już przyszedłem na świat, cały czas się ukrywali. Ja się urodziłem 15 marca, a ojciec ujawnił się w kwietniu dopiero, bo wyszła amnestia w lutym, a on się ujawnił w kwietniu, po moim urodzeniu już. No to byliśmy w Ulanowie, ale nie mieszkaliśmy w domu tatusia, u dziadzia, tylko u dziadki brata. Także i ten dom stał blisko SAN-u, on był przewoźnikiem, także jak coś tego, to na krypę i była szansa ucieczki przed UB. I oni robili naloty cały czas. No a w końcu ojca złapali, no to mama już wróciła. Jak ojca złapali, no to im uciekł. Wieźli go do Niska. To był lipiec, jakieś takie, że przez SAN. On siedział w środku. Wiesz co to jest? Willys, taki samochód milicyjny. Jeden, drugi, ojciec w środku, tu dwóch po boku. Jadą przez SAN i w pewnym momencie są na środku mostu, a ojciec wyskoczył z tego Willisa do SAN. Pojechał blisko, to mijał jakąś furmankę, podjechał, zwolnił, a tutaj hop, już go nie ma. Oni zaczęli strzelać już tego. No. No i sytuacja była taka, że dziadzio prosił ojca, żeby tam poszedł na rynku. W Ulanowie był jarmark, no a żeby poszedł mu pomóc, bo tam przywieźli jakąś pszenicę, ktoś tam przywiózł. No i sobie przyjechał swoją furmanką, koń stał na tego. No i tak popatrzył się po Ulanowie, dużo ludzi było, tych furmanek. Rzucił okiem, już wiedział, co się dzieje. Już widzi, jeden stoi, drugi stoi, nie rusza się, już cały rynek był obstawiony. W pewnym momencie leci do niego po cywilu, z pistoletem wyciągnął tetetkę. Leci do ojca i stój bandyto, ręce do góry, dolatuje. A ojciec mu hop z tego wozu na głowę, spluwę mu wyrwał, walnął go tym nieprzytomny, zaczął uciekać, krzyknął, wszyscy padli, wszyscy ludzie zaczęli popłoć, no i uciekł mi, także miał takie przygody. Potem burmistrz Ulanowa prosił ojca, żeby oddał im tą spluwę, żeby już się oddał im w ręce, no i oddał mi się im w ręce. Przyszedł, no to od razu. Od razu zawieźli do Niska i mówi, wszedł tylko tam na środek, już sześciu było, bez pytania, bez niczego zaczął go lać. Pałkami, gumowymi tymi, do nieprzytomności. Mówi, że tego zbili, że koszula, to wszystko to nie było. We krwi, nieprzytomnego do zimnej wody, do wanny. Wyciągnęli go i znów go lają, bez pytania. Rzucili go do takiej celi, nazywali Londyn, taka cela. 1,50 m wysoka i pół metra na pół metra z cementu. I tam go zamknęli i go trzymali tam, ani stanąć nie mógł. I to mokro, wilgotno. No i na drugi dzień na przesłuchanie. I znowu bicie i tego. To mówi, że w pewnym momencie przywiązali go do krzesła i tutaj mu założyli pod nogi taki kij i związali do krzesła. Zaczęli go normalnie lać tutaj po nerkach. Mówi, że jak zaczęli go bić, jak uderzył go w nerki, to mówi, całe niebo zobaczył. A potem już po trzecim uderzył, już nic nie czuł. Już go lali, już nic nie czuł. To ciało było tak zbite, jak beprzek, już nie tego. No to zaczął konać. No to wtedy ten Krawczyński
zabrał go, owinęli go w koc, bo stracił dużo na wadze, owinęli go w koc, rzucili na ciężarówkę i pojechali z nim do Rzeszowa, na zamek. I w międzyczasie zatrzymali się w lesie, wyciągnęli ojca zawiniętego w ten koc, przywiązali do sosny i zaczęli strzelać do niego, robić sobie, wiesz, zabawę z tych trzech ich było. A ojciec mówi, że prosił Boga, żeby już go trafili, bo już miał tego. Przywieźli go do Rzeszowa, oczywiście doktor od razu i doktor, jak ojca zobaczymy, co wyście mi tu przywieźli? Trupa? I pytał się ojca, czy ma dzieci. Ojciec mówi, że ma, bo ja już byłem już urodzony wtedy. No i zaczęli go ratować tamtego i z powrotem do Niska, no i w końcu go puścili, ale to wyszedł co? Żebra połamane, że pracy w ogóle nie mógł dostać. Dzięki Bogu, że był flisakiem, no to jeszcze robili te dziadowskie flisy, no to jeszcze tam tego. Ale przez to miał kontakt z ludźmi, którzy jeszcze działali. Jak z Michałem, który się ukrył do 59 roku. Także ta akcja bez przerwy była. A ja w szkole, no to w ogólniaku, w szkole podstawowej były dwie klasy. Klasa A i klasa B. W klasie A, no to byli ci pro, a w klasie B, no to wieś i ja, no to wiadomo. I tutaj ja chodzę z kumplami, z kolegami swoimi i nawet do szkoły z nimi nie chodzę, no bo ja jestem bandyta. I jakoś cudem dostałem się do liceum ogólnokształcącego, no i skończyłem to liceum, chociaż były problemy, bo jednym z tych profesorów, dyrektorów, był taki profesor Maziarz, którego brat był ubowcem. Ubowcem, który polował na mojego ojca, na tych chłopaków z lasu, na tych polskich patriotów, co dzisiaj ich nazywamy żołnierzami wyklętymi. No i on właśnie mówi, komu dacie tą maturę? Bandycie? Przecież jak on urośnie, to będzie was strzelał. Miał rację, tylko ja strzelam nie nabojami, tylko moją sztuką. Ale takie były czasy. No i przyszedł wyjazd do Krakowa, bo po ogólniaku chciałem się dostać do marynarki wojennej. No zawsze ten zew, wiesz, tego partyzanta jest we mnie. Te geny tam są, wilka. No i chciałem być, wiesz, wilkiem morskim. No i przyjechali do ogólniaka ci oficerowie, bo oni szukali chłopaków po ogólniakach. Ja się tam wpisałem, zaakceptowali mnie tego, że... Ale gdzie? Po trzech tygodniach przysłali mi papiery, mówi, do saperów. My bandytów tutaj nie bierzemy, nie u nas piąta kolumna. No i z braku laku, wiesz, poszedłem do technikum wodno-melioracyjnego i geodezyjnego, który, nawiasem mówiąc, skończyłem. Jestem dyplomowy technik, meliorant. Po powrocie, po dwóch latach do Ulanowa, dostałem pracę w geodezji. Miałem swoją ekipę, trzech ludzi i robiliśmy mapy. Mapy Ulanowa, mapy Stalowej Woli. Nawet już nie myślałem o żadnych studiach, tylko żeby zostać w tej melioracji. No ale wiesz, coś tam czuwa nad nami zawsze i rozruba. Wpada wieczorem do klubu, kawiarnia. Jakiś facet mówi, słuchaj, Andrzej, tam ojca ci biją pod gospodą. No to ja się zerwałem, podleciałem, patrz, rzeczywiście, trzech ormowców ojca maltretuje, wiesz, ojciec już był trochę na cyku, oni też. I pałki go tego, no to wiesz, ja wpadłem tam, załatwiłem ich i po jakimś czasie ja ich mam już na podłodze, a tu dwóch milicjantów z psem. No i puścił na mnie psa, German Shepherd. Puścił na mnie psa, pies dostał kopa, no a ja w drzwi. No i potem zrobili mi sąd pokazowy. Po raz pierwszy w historii Ulanowa zrobili, i po raz ostatni, sąd pokazowy na rynku w Ulanowie, kino było, Hel. I w niedzielę, po sumie, spędzili młodzież ze szkoły, z ogólniaka, spędzili ludzi po sumie od razu, żeby przyjść. Wprowadzili mnie jak bandytę, skutego w kajdankach. Milicjant z pepechą za mną idzie, mnie popycha. Ja wchodzę, mówię, idziemy do kina? Co, grają western? Ja myślałem, że prowadzą mi na western. Mówię, co, grają western? A mówię, znaczy, zagrają western dzisiaj. Ja wchodzę, kurczę, pełna sala. To scena była, na scenie stół, zasłany czerwoną szmatą. No i siedzą.
bonzy czerwone, ubeckie, milicjanci tego. Na boku widzę tych ormowców, których pobiłem. Patrzę na drugiego, ojca też mają. No i zaczął się sąd. No co, no pobiłem, no pobiłem. No co, przecież to widać na ich gębach. Przecież nie będę wypierał. No więc tam mnie skazali, mnie tego, odszkodowanie. W końcu dziadzie musiał sprzedać dwie krowy, żeby zapłacić, bo tego psa poturbowałem, milicjantów poturbowałem, ormowców poturbowałem. No i mam z głowy studia, prawda? No i ani pracy, ani tego. I w Lanowie jestem i kumpel przyjechał i mówi tak, słuchaj, na Akademię Sztuk Pięknych idź. A ja mówię, co, zwariował na Akademię Sztuk Pięknych? Przecież ja o rzeźbie nic nie wiem. Ja, jak to nie wiesz? Przecież ty od dziecka rzeźbisz. I fakt, on miał rację. Jak ja miałem 5 lat, miałem o rok młodszego brata, Januszka, który się utopił w sanie. Myśmy poszli pływać w lipcu. Ciocia nas miała pilnować z koleżanką w czasie drogi tam. Oni mieli takie koło ratunkowe, co miałem 16 lat, koło ratunkowe takie. I od tego koła zgubili korek. No i zaczęli szukać, ja też z nimi. Chłopaczek poleciał do wody, poleciał w san, zawirowało, nie ma. No i po roku, wiesz, to była tragedia dla matki i dla ojca, to było trauma. Mnie próbowali trzymać od tego, gdzie jest Januszek. No jest, jest. No i na Wszystkich Świętych właśnie pierwszy raz idziemy na grób Januszka. Śnieg, taki był zimno, świeczki się palą. Ja tam usiadłem, cała rodzina była, dziadzio. Tam było kilkanaście osób, płakali tego. A ja siedziałem i zacząłem wygrzebywać wosk ze świeczek i zacząłem robić dla Januszka. Kota, psa, konika. I potem już co roku był taki zwyczaj, że dzieci ustawiały się w kolejkę, przychodziły do mnie, a ja im robiłem te laleczki z tego wosku. No i tego mówię, no masz rację, no spróbuję. Ale to nie było tak łatwo dostać się na Akademię Sztuk Pięknych, bo tam było masę ludzi. Więc zastartowałem najpierw do Wyższej Szkoły Plastycznej, na zajęcia techniczno-plastyczne w Krakowie na Skałce. To były takie studia półwyższe. Dostałem się bez problemu, bo to tam narysować coś tego, to dla mnie to nie był problem. No i tam dwa semestry byłem. A w tym czasie właśnie przygotowywałem się na Akademię Sztuk Pięknych. I pamiętam, jak, że mieliśmy zajęcia z pedagogiki. Była taka wspaniała profesor Tumidajska, która uczyła tego. Ale to była taka osoba, jak ona zaczęła mówić, to mówiła przez 2 godziny. Myśmy byli studenci, tam 40, wszystko spało. No bo to wiesz, ile można słuchać, ile się można skoncentrować. 10-15 minut. A ja miałem nóż, scyzoryk, i kawałek drzewa, ona mówiła, ja sobie rzeźbiłem. Inni chrapali, a ja rzeźbiłem. No i w pewnym momencie ktoś mnie chwycił za ramię. Ja się patrzę, ona stoi, patrzę się, co to jest? To ja wyciągnąłem, mówię, schowaj ten nóż. Schowałem to scyzoryk i daję jej kawałek tego drewna. A ja rzeźbiłem zakonnicę, taka zakonnica. I patrzyłem na nią, robiłem jej twarz. No i złapałem jaki charakter z nią. I ona mówi, ty, przecież to ja jestem, ale nie jestem zakonnicą. No mówię, no teraz mam przechlapane. A ja się patrzę po tych moich kumplach, a wszyscy zadowoleni, że dopadła mnie, a nie ich. No a to okazało się, że ona mówi, po lekcjach przyjdź do mnie, ja chcę z tobą rozmawiać. Bo mówi, twoje miejsce nie jest tutaj, twoje miejsce jest na rzeźbie, na Akademii Sztuk Pięknych, a nie tutaj. No i faktycznie ona właśnie skontaktowała mnie ze swoim studentem, który skończył historię sztuki. No i mówi do niego, słuchaj Jasiu, ty przygotujesz Andrzeja do egzaminu z historii sztuki. On w ogóle na ten zielony, nie ma pojęcia w ogóle. Nawet nie wie, co to jest rzeźba. Faktycznie tak było. No i wiesz, i tam z historii sztuki się podlega. Już się ustawiłem na tą Akademię Sztuk Pięknych i wpadłem tam kilka razy zobaczyć i spotkałem mojego kumpla z Rudnika, Janka Długasiewicza, który już był na pierwszym roku rzeźby. No, z tym, że on skończył liceum plastyczne w Sędziszowie,
a jego siostra była żoną dyrektora tego liceum w Sędziszowie, który miał dosyć dobre kontakty. I ja mówię do niego, słuchaj, może byś pogadał z tym swoim tym, może by mi pomógł. Tak? Ja mówię, Andrzej, głupi jesteś, ty? Przecież ty nie masz szans, że ty jesteś bandyta. To są wybierani ludzie tam tylko, jest 8 pozycji, a ubiega się 800 ludzi na Akademię Sztuk Pięknych. A ja mówię, no ale spróbujemy, ja chcę spróbować, to próbujemy. Ale musisz mieć jakieś portfolio przygotowane. Ja mówię, co to portfolio? No moje zdjęcia swoich realizacji, prac tego portfolio. Ja mówię, no ja mam zdjęcia dwóch rzeźb, które zrobiłem, a tak to nie mam. Ja mówię, to z czym ty wystartujesz, jak ty nic nie masz? A ja wtedy mieszkałem na stacji i tam miałem taką starą walizkę i w tej walizce trzymałem moje rysunki, takie wiesz, papiery, napki, to znaczy wiesz, z tych restauracji, z tego jak byłem, zawsze rysowałem. Zawsze rysowałem postacie, portrety, głowy, karykatury i to różne, podpisane pod tego. I ja to mówię, no ja mam tego trochę, otworzyłem, mówię, słuchaj, ty masz skarb tutaj. Ty masz rysunki z datami, ale jak to pokazać? Ja mówię, no nie wiem, ja nie mam pojęcia. Mówi, poczekaj chwilę, no wyskoczył. On miał swojego kumpla, Krzebiota, Zbyszek Krzebiot i ja się patrzę, oni wchodzą, przynoszą taki duży bel, duży taki ten zwój brązowego papieru pakunkowego, taki rulon, dwa karnisty piwa i taka duża butla białego kleju do papieru. Ja mówię, co to jest? Co to jest? Robota się zaczyna. Rozłożyli ten i te wszystkie szkice zaczęliśmy naklejać. Zajęło to nam od godziny, bym powiedział, czwartej do godziny trzeciej nad ranem. Rulon, a to był taki rulon długi, wiesz, na cały rulon. Zwinęliśmy z powrotem i ten Krzebiot mówi, jak ta bomba nie rozwali, to ich nikt nic nie rozwali. No i faktycznie, składamy papiery, składamy, wiesz, to portfolio, a to portfolio trzeba było dostarczyć w tym i w tym dniu. No to na ramieniu mam to portfolio. Tutaj mam teczkę z tymi dwoma rzeźbkami w drewnie i trzema tymi. Idę, wchodzę na akademię, wchodzę, kolejka stoi. No ja wchodzę i idę, jedno piętro. Kurczę, ludzie stoją. Drugie piętro. Patrz, a tu stoją. Jakieś mają podlewy w bronzie, w granicie. Ja mówię, to ja tam, na konie do kolejki. Doszedłem do połowy, już mnie cofnęli. Mówi, gdzie się pchasz? Do kolejki. No ja mówię, to przecież do godziny piątej to było otwarte, to ja tu nie zdążę. A to był ostatni dzień. No to koniec, mam przewalone, nie? Zrezygnowany schodzę na dół, ktoś mnie łapie za ramię. Janek mówi, no gdzie idziesz? Tam masz liść. Ja mówię, no gdzie? Ja mówię, tam Krzemiot czeka na ciebie, stoi drugi w kolejce. Zajął miejsce. Pomógł mi jeszcze tego. Tam się coś dziamali, my cicho, a tam jest kolejka zajęta. Przyszliśmy, no Krzebiot okrzyczał mnie, że tak późno mu jemu przynoszę, bo gdyby ci ludzie się dowiedzieli, że to moje, to by mi zrobili awanturę. No ale nic, pierwsza osoba poszła, potem wołają drugą osobę, następny, next. No to Krzebiot się pakuje pierwszy, ja drugi, Janek za mną. No i siedzi ta sekretarka, taka starsza pani, dwóch asystentów, dwóch stoi. Ona tego nazwisko, składałem nazwisko. No co to jest? Mówi, co to jest? Co pan nas to ośmiesza? Dwie takie jakieś łupiny pan tu przyniósł? Jakieś zdjęcia własnej roboty? A to co to jest? Pakunkowy papier? To pana w to zapakujemy. No to dała mi papiery. O jest. Następny, next. No i potem jak się dowiedziałem, powiedział mi facet, to znaczy asystent, który właśnie tam pracował, który był wtedy, odbierał tę pracę, profesor Jasio Siek, ale też byłem wtedy już na czwartym roku Akademii Sztuk Pięknych. Mówi, słuchaj, z tobą to było tak, z tym portfolio. Profesorowie siedzą, było ich tam z 8. No i już czwarty dzień, wszyscy zmęczeni i bez przerwy portret, to. W pewnym momencie, to ja mówię, moje nazwisko Pityński. No oni się rozglądają, no gdzie jest ten Pityński? A ta mówi, o tutaj to, dwie łupinki. Dwa zdjęcia i tyle. A profesor Puszet już był na bańce, a mówi, a ja to coś widzę, a on taki był zawsze przewrotny. Jej bardzo nie lubił.
A ja tu coś widzę i pokazuję palcem na rulon. A, to nic ciekawego. A ja chcę zobaczyć, proszę to rozwinąć. A ci się popatrzyli, ja się mówię, no gdzie? Mówię, panie profesorze, to się nie da. Przecież to są rysunki. A co, nie ma miejsca? To przed akademię wynieście i rozwincie to. No to cię wyciągnęli ten rulon i na korytarzu, wiesz, jakby był na akademii, to długie korytarze, takie długie korytarze, chyba na 150 metrów. I oni rozciągnęli to, rozrolowali to na korytarzu, no i przyszli, zameldowali temu, że jest rozłożone. Wszyscy wyszli, puszek pierwszy, zaprasza tych profesorów, oni wyszli, patrzą się. No to poszedł na kolana, bo nie widzi, na kolana, okulary. Mówi, no, zerwał jedną, bandura też na kolana, na okularach. Popatrzył się na mnie, mówi, przecież ja tego nie zobaczę przez tego. No i mówię, no słuchaj, ten facet ma pazur rysunkowy, on coś ma, trzeba go sprawdzić. No i tak się dostało i poszedł, mówi, akceptujemy, oczywiście, akceptujemy. Mówi, ja jestem wariat, mówię, ale takiego wariata ja w życiu nie widziałem. No i puścili mnie na tego. Ten egzamin wstępny trwał długo, cały tydzień, bo to był egzamin z historii, historii sztuki, z polityki. Oczywiście mieliśmy dwa dni na wykonanie w glinie portretu. Model siedział, robił ich portret. I modelka stała, nago, rysowała się, trzy dni, wszystkie papiery podbijane. No i ludzi pełno, bo to dopuścili tylko do egzaminu około setki, bo ludzie by się tam nie pomieścili. No a pozycji jest osiem. Osiem lokat i dwie lokaty dla tego, nazywały się rektorskie, dla tych bonzów czerwonych. No i trzeba było czekać, a mnie się wtedy sytuacja tak złożyła, że ja skończyłem drugi semestr tych studiów nauczycielskich w Krakowie i musiałem jechać na poligon wojskowy, bo na tych studium miałem wojsko raz w tygodniu, prawda, w piątek. I musiałem jechać i nawet zerwałem kilka dni z tego poligonu, bo nałożyły mi się właśnie te egzaminy. No ale trzy dni się spóźniłem, dojechałem. Oczywiście mnie tam tego, do kartofli od razu, za kary, skrobania, wiesz, nie? No ale potem już czekam, tam już cały proces szedł, zrobili mnie w jedną noc rozprowadzającym warty. Masz swoich chłopaków i rozprowadzasz, ty stoisz tutaj, ktoś ci się pokaże, pytasz, nie, hasło nie oddaje, pierwszy strzał do góry, a drugi w niego. No to już, to jest, że nam dali ślepe. Co się ostrzelałem w tych ślepych, to bo zawsze postrzelałem sobie, ci przylatują. No ja strzelałem, no gdzie? Nie ma, a w ogóle go nie było, to na wiwat, żeby było wesoło. No i przyszła kartka pocztowa od mojego kumpla, od Janka Długasiewicza i napisał, jesteś, to w tym dniu, w tą noc, co byłem rozprowadzającym, to te klamoty zostawiłem na płocie. Do chłopaka mówię, oddaj im to. Pas ściągnąłem, tylko buty przez płot, hop. My się stali pod Przemyślem. I do Ulanowa, na pociąg jakiś towarowy. W Rudniku wyskoczyłem, 7 kilometrów do Ulanowa. Tylko się przebrałem w Ulanowie, w cywilne cuchy. Pieniądze wziąłem na autobus i do Krakowa. Dzień później już byli po mnie. Wojsko było po mnie. Szukali już mnie. To mama oddała te klamoty i mówi, słuchaj, nie wytrzymał, psychicznie nie wytrzymał. Wiecie co będzie, zostanie wyrzucony z uczelni. No to już zostanie wyrzucony. A ja już byłem na Akademii Sztuk Pięknych. No i zaczęła się Akademia Sztuk Pięknych. Ja byłem jedyny tylko po liceum normalnym. Wszyscy byli po liceach plastycznych, także oni już mieli obcykane te nazwy, już tego wszystko. No a ja zaczynałem od zera i pierwszy rok byłem w pracowni profesora Koniecznego, który akurat on wrócił na laurach, on był wtedy pierwszym rzeźbiarzem numer jeden komunistycznym w Polsce i wykosił oczywiście Dunikowskiego, także Dunikowski już poszedł w odstawkę i Konieczny był tym liderem rzeźby polskiej w Polsce czerwonym. Gdyby nie jego zapatrywania polityczne, które ja uważam, że to wiesz, on był dobrym pływakiem i wykorzystywał każdą szansę, ażeby zrobić karierę,
to jako facet był wspaniały gość i był bardzo dobrym rzeźbiarzem, był bardzo dobrym wykładowcą, instruktorem. I nawet chciał, żebym po pierwszym roku on wykosił tego profesora Puszeta, no i zabrał jego pracownię i zrobił pracownię własną, a pierwszy rok pracowni oddał tam swoim asystentami, bo to jest tak w akademii. Wchodzisz na akademię i pierwszy rok jesteś razem, a potem po pierwszym roku wybierasz pracownię różnych profesorów, którzy ci się podobają. On, który profesor cię zaakceptuje. No ja wybrałem wtedy pracownię profesora Bandury pod jednym względem, że był bezpartyjny. Jedyny facet, który był bezpartyjny. No to wybrałem jego, a po drugie Bandura był asystentem u Dunikowskiego, a koniecznie był tylko uczniem u Dunikowskiego. No więc pod tym względem, choć były takie anegdoty o Bandurze i o Dunikowskim, jak Bandura skończył swój tam jakiś dyplom adiunkta, zrobił wystawę w Pałacu Sztuki, postawił swoje rzeźby, zrobił wernisaż, pełno przyszło tych studentów i w pewnym momencie wchodzi Dunikowski. A Dunikowski taki niziutki, seplenił, z laseczką elegancko podchodzi, cisza zapanowała, on wszedł na środek sali, idzie, jedną rzeźbę stuknął laseczką, drugą, stanął, cisza, a on mówi, no wiecie, dobre rzeźby, tylko ja nie pamiętam, kiedy ja je zrobiłem. No i położył Bandurę kompletnie na całe życie, no. No i, ale taki właśnie był Dunikowski. Także Bandura, on był taki uszczupliwy potem do tego Dunikowskiego. No i skończyłem w sumie studia u Bandury, 5 lat, z przygodami, bo tam były różne takie między nami przygody. Na przykład wtedy trenowałem judo i zacząłem robić po godzinach sobie własne kompozycje i zrobiłem kompozycję judo. Taki rzut przez prawe ramię. No i Bandura mówi, to nie jest do zrealizowania, a Bandura to kawał chłopa, prawie 2 metry. 1,86 m, 1,90 m. Góra taki zbudowany, długie, cienkie nogi, ale tu taki z taką werwą. No i tego, i mówi, to ja panu profesorowi pokażę, no pokaż mi. Kurczę, glina była, bo to myśmy robili w glinie. Ja go złapałem, jak pach, poślizgnąłem się, jak im walnąłem o podłogę. Lecz jak Chrystus na krzyżu, oddychać nie można. Tak, panika, wszyscy. Ja się przestraszyłem, ruszam. Ja mówię do Edka Krzak, wody daj, wody. Skropiliśmy go wodą, wstał. Wyprowadziłem go, 3 miesiące nie był w pracowni. Myślałem, że mnie wyrzucą z akademii. No ale to był przypadek. No co? Myśmy mieli spokój przez 3 miesiące. No bo był taki na przykład moment, robię głowy, prawda? Mamy modela. Model stoi, bo jedni robili go akt, a inni robili głowy. Ja robiłem akurat głowę. Nago, zimno było, obstawione tymi grzejnikami na tej karuzeli. My też te rzeczy mamy na karuzeli. No mordujemy to. W pewnym momencie słyszymy, idzie. Bo myśmy byli na takie półpiętrze, po schodach, buh. Bandura idzie, a miecze się wyprostował jak na paradzie z tym brzuszkiem. Bandura wpada, chodzi, lata w koło, lata jak strzyga, w jedną, w drugą stronę. Patrzy, wszyscy, że oj, żeby tylko mnie nie dostał dzisiaj. I kurczę, trafiło na mnie i dopadł mnie i do tej mojej głowy. Co to za głowa? Jaka to głowa? A ja robiłem nożem, wiesz. Co, gdzie to ucho? Na czole poza, ciach tym nożem, ucho odpadło. Na podłogę. On patrzy, idę tego biednego miecia, tego modela, doleciał. Co to za ucho? Ja go złapał miecia za ucho, a miecia przerażony. Jak skoczy przez te ogrzewacze. 2 spadły, ucieka nago. I krzyczy, więcej już tu nie przyjdę. Dom wariatów. No i taki był Bandura, wiesz. Tak wspaniale było. Był także profesor Kantor, który prowadził malarstwo. Jego przebojem to były te kolorowe parasole przyklejane na blejtremie. On był oczywiście Żydem, był awangardzistą i on manifestował to, organizując happeningi, manifestował to i mówił nam, studentom, prosto, bez żadnego tego. My jesteśmy filozofią terroru, my was zniszczymy.
albo idziecie z nami, albo jesteście przeciwko nam, my was zgnoimy, wy jesteście niczym. To była ta filozofia, zniszczyć kulturę bazującą na talencie wizualnym, kulturę narodową, bazującą na kulturze narodów, na religii, na chrześcijaństwie, zniszczyć to i zastąpić to filozofią międzynarodowej Żydokomuny. Czyli to, co my mówimy, to jest dobre, to, co ty mówisz, to jest złe. I oni ostro to robili. I najfajniejsze było, że ja te happeningi lubiłem, bo to schodziliśmy do piwnicy, no i tam dużo było piwa, dużo wina, świece się paliły, unosił się narkotyk, papierosy i marihuana. No i to właśnie było to ich życie. Życie, awangardy, happeningi. I tam robili numery. No to ja im zrobiłem też happening. Przed domem studenckim, to był domek dziadka Zasady, wtedy na ulicy Dzierżyńskiego, stała dorożka, a że ja byłem dobry w koniach, podszedłem do faceta, dałem mu, wiesz, na butelkę, mówi, śpi tutaj, ja potrzebuję konia na 15 minut. Więc wyprzygnąłem tego konia, a happeningi się odbywały w piwnicy, sprowadziłem konia do piwnicy, no i tego kantora wsadziłem na oklep na konia i on jechał na koniu, niby został na koniu, no i szampana żeśmy pili, zdjęcia robili, tylko potem się okazało, że koń nie chce wyjść. Za żadne skarby nie chce wyjść. I tyłem, i tego, no nie chce wyjść. No w końcu przyprowadziłem tego dorożkarza, no i konia żeśmy wypchali tyłem, zawiązaliśmy mu mordę sznurkiem i no wypchaliśmy. Takie happeningi były. Było wesoło. Jeździłem też konno wtedy. Byłem wiceprezesem klubu jeździeckiego w Krakowie. Jeździliśmy. Ja jeździłem wcześniej w Polsce, bo Zaziu był ułanem w I wojnie światowej. I miał siodło, miał wszystko. Mieliśmy dwa konie w domu. Także jak miałem 6 lat, to już mnie uczył w siodle jeździć. A moją robotą było, żeby wsiąść na konia, wyprowadzić go na pastwisko, a potem przeprowadzić go z powrotem. Ja jeździłem na okręt, ostro. No i tam był AKJ i KKJ, Akademicki Klub Jeździecki. Oni się przygotowywali na zawody do Warszawy. 6 tych jeździli konno. Krzysio Mańkowski był prezesem i tam było kilka osób wokół niego, tych najlepszych jeźdźców. No ja mówię do nich, to weźcie mnie tam jako pomocnika. No to dobrze, weźmiemy Andrzeja jako pomocnika jakoś. I pojechaliśmy do Stubna. Stubno to jest stadnina i tam był kapitan Parkasiewicz, rotmistrz z kawalerii i on był instruktorem jazdy. No i było kilku koni i myśmy mieli je przygotować na zawody. No i po miesiącu został tylko Krzysio, ten prezes, który dobrze jeździł i ja. Już nic więcej nie było, no bo na konie nie mogli wsiadać. Bo wiesz, koń jest takie zwierzę, jak się wyczuje, że go nie kontrolujesz. No to wiesz, robi z tobą co chce. To także jak oni siadali na konia, no to ten Parkasiewicz, instruktor, krzyczał do nich: pchaj, pchaj, pchaj. A to pchaj to znaczy ostrogami tego konia, pchaj na przeszkodę, pchaj. A jak ja jechałem na koniu, to mówił: trzymaj, trzymaj, trzymaj. Ten koń mało ze skóry nie wyskoczył, tak szedł. No. No i byłem na tych zawodach i potem już zrobili mnie wiceprezesem, bo dobrze jeździłem, prowadziłem rajdy konne w Bieszadę, to wspaniale było. No i tego, pojechaliśmy na zawody, potem po zawodach prowadziłem rajd konny, miałem jechać tymi, wybrałem takie tereny Chryszczata w Bieszczady, w tego. No i wszystko było gotowe przed tym rajdem. Zrobiłem ognisko, takie wiesz, na początku, na tego, no to wpakowali mi 2 ubeków, ażeby pilnowali co tego, a nasz związek był otwarty. Myśmy chulbili historię Piłsudskiego, śpiewało się piosenki Piłsudskiego, piosenki wojskowe, akowskie, takie jak nie chcemy komuny, nie chcemy je znać, nie chcemy ni sierpa, ni młota, takie wiesz, takie się śpiewa. A tu mi wsadzili 2 ubeków i oni chcą słuchać mnie nagrywać. No to lanie im tam sprawiłem, jeden dostał wstrząsu mózgu, ja musiałem zrezygnować z prowadzenia tego, bo milicja przyjechała, musiałem uciekać, było wesoło. No i wiesz, akademia się skończyła, dostałem dyplom magistra rzeźby, na dyplomie oczywiście koniecznie mnie zaatakował, a ja się tam specjalnie z nim już nie bawiłem, ostro się po nim przyjechałem też, no ale dostałem wynik bardzo dobry i tak, ale ci, wiesz, celujące, jakieś tego. Oni są dzisiaj
wiesz, tymi profesorami. A to było między innymi to masę donosicieli, którzy dostali profesury od kogo? Oni sami sobie dają profesury. Bym dzisiaj wziął na egzamin do mnie tutaj, do szkoły, to żaden by nie przeszedł tego egzaminu. I takie są fakty, no. Polityka. No ale polityka polityką, no. No i skończyły się stypendia, skończyły się kontakty, no bo to trzeba było złożyć papiery do Związku Polskich Artystów Plastyków. Musiałeś mieć wprowadzających jakiś tam. No i zostałem po prostu na lodzie, wiesz, na ulicy, no. Co dalej robić? Oczywiście miałem kilka propozycji do liceów plastycznych, ażeby uczyć. W międzyczasie właśnie jeszcze przed skończeniem studiów, to znaczy jak byłem na studiach, zrealizowałem pomnik Ignacego Jana Paderewskiego, który stoi w Krakowie do dzisiaj przed Paderewianą. I to dzięki profesorowi Estreicherowi, który był wspaniałym facetem, historykiem. On był dyrektorem tamtego Kolegium Majus. On mi się upatrzył i to właśnie dzięki niemu zrobiłem ten pomnik. I potem także on mi dał fuchę taką, zrobiłem płaskorzeźbę Królowej Jadwigi, która jest umieszczona przy wejściu do Uniwersytetu Jagiellońskiego. Po prawej stronie, jak wchodzisz, zobaczysz Królową Jadwigę, ona jest tam umieszczona. To dzięki niemu też. No i w Krakowie się tak plątałem i w pewnym momencie spotkałem mojego kumpla mojej dziewczyny z Ulanowa, którego ojciec był z moim ojcem w partyzantce w lesie, który był także w tej akcji, w tej bitwie pod Kurówką, gdzie mój ojciec był ranny i moja mama była ranna. I właśnie Zbyszek Bosowski tam był i ojciec dał mu pieniądze, żeby mu kupił garnitur. Bo mówi, kup mi garnitur, jak wyzdrowieję, będę się żenił. Stąd te pieniądze wziął. No i z tymi pieniądzmi udało mu się pryknąć do Ameryki i ojciec nigdy tego garnituru nie miał. Ale ten pieniądze wziął do Ameryki. I jego syn był właśnie, dlatego ja się znałem z nimi bardzo dobrze. Z tą jego siostrą żeśmy się wychowywali, z tym, że Marek, jej brat Bosowski, on wcześniej wyjechał tam do ojca. No i on był w Stanach i on mówi, co ty tu robisz? Do Ameryki, na zachód, to jest więzienie przecież. Gdzie chodzisz, to tam cię szpiclują, w każdej chwili cię mogą zabrać, to jest jedno więzienie. No ja mówię, to słuchaj, no a gdybym tak przyjechał, to wyskoczysz po mnie? Kartkę napisz, ja będę. No dobra. No i wróciłem do Ulanowa i mówię, słuchaj tatuś, do Ameryki jadę. Co do Ameryki jadę, ale jak? No trzeba jakiś kontakt tam znaleźć. Ja mówię, ty masz tych bandytów tam w Ameryce, co pouciekali z Polski, szukaj ich teraz. No mówi, faktycznie, mam tam jednego, drugiego, no, napiszę list. No i napisał list do takiego faceta z oddziału Wołyniaka. On miał pseudonim Opium. No i ten Opium przysłał list i mówi, wysyłam zaproszenie do twojego syna. I przysłał mi zaproszenie z Ameryki. Z tym, że nie na swoje nazwisko. Na jakieś nazwisko amerykańskie. No ale co to mi? No, kuzyn, kuzyn. Podpisany jest kuzyn, kuzyn. No to dobra, to mam. No teraz wiza. To znaczy, trzeba jechać do amerykańskiej tej. No ale zanim pojadę, muszę mieć paszport. No to złożyłem papiery do tego. Mama mówi, gdzie cię puszczą? Zapomnij o tym. No i wysłałem. Trzy dni przyszła odpowiedź. Odmowa. Z paragrafu tego. Bla, 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 bla. Odrzucony. I tam wyczytałem malutkimi literkami. Można się odwołać w przeciągu 2 tygodni. No to ja się odwołuję do Warszawy. I zrobiłem taki, napisałem manifest, taki typowo trockistowski manifest. To ja, młody, utalentowany, chcę do Ameryki jechać, chcę poznać technologię, amerykańskie rzeźby, a wy mordujecie mój talent, zabijacie to, co ja... I tam nawaliłem. Przecież ja nie mogę brać winy za czyny, które ja nie popełniłem. Macie sprawę z ojcem, boksujcie się z nim, nie ze mną. Wysłałem. Ojciec mówi, no słuchaj, wsadzą cię do paki za to. Czekamy. Czekamy już po tygodniu, wyobraź sobie. Dzwoni do mnie dziadzio. O, jak dziadzio dzwoni, to jest coś ważnego. Dziadzio dzwoni i mówi, słuchaj, przyjeżdżaj, bo masz wezwanie do biura paszportowego do Stalowej Woli. Na jaki dzień? Na jutro. O kurczę, to ja od razu w pociąg, to tylko pociąg do Rudnika. Z Rudnika 7 km na piechotę do Ulanowa. Most akurat robili,
no to wpław przez stan, dopadłem do domu, 2 godziny się przespałem, ubrałem się, autobus był do Stalowej Woli z Ulanowa, pojechałem, przyjechał, lipiec był, pojechałem, no i wchodzę tam, tą bumagę mam, co mi przysłali, stoję z pepeszą, facet, popatrzył, wpuścił na tą portiernię, tamten znów mnie przy tego zadzwonił i mówi tak do mnie, no, magistrze, świeżo upieczony, Ameryka wam pachnie. O, nie tędy droga. I mówię, do kapitana, na pierwsze piętro. No i idę po tych schodach, tutaj patrzę, drzwi są jedne tylko, obite tymi poduchami. Mówię, będą mi lać, żeby nikt nie słyszał. No tak to wyglądało. Ja się patrzę, a ten za mną idzie z pepechą. Mówię, no kurczę, mnie mają, no, nie ucieknę stąd. No i wiesz, otworzyłem, wchodzę, zamknąłem drzwi, patrzę. Siedzi oficer, ręce kapitana, za biurkiem, sekretarka obok, coś pisze, przyszedłem, zameldowałem się po wojskowemu. Stoję, rozglądam się, a ten tak się patrzy. I tak patrzy, na ten, nadstawia. Tak, i tak patrzy, patrzy. Kurczę, to mój kumpel. Z Ogólniaka z Ulanowa. Kumpel. I mówi, Józek, to ty? A on, co to? Obywatelu, nie poznajecie kapitana? Ja mówię, no co się wygłupiasz? No, no, ja. Mówi, co, Ameryki ci się zachciało? Mówi, tam szybciej wrócisz, aniżeli tam pojedziesz. Ja mówię, już, co się wygłupiasz? Jadę, żeby zobaczyć, dlatego przekręcić się, muzea zobaczyć. Dobra, dobra, ja już wiem, jakie wy tam muzea. Te wszyscy bandyci na ciebie czekają, ale jeżeli będziesz robił rozróbę, tam z nimi rób. Idźcie bank jakiś opucować, nie tutaj, będziemy ciebie pilnować. No i wiesz, i tak na śmianę tego mówię, no jedź. I dał mi paszport. Paszport był przygotowany i tego. Ja przyjeżdżam do domu, ojciec mówi, co? Ja mówię, dostałem. Od kogo? Od Józka. O, a ten Józek, numer był taki, że Józek mówi, jak ja ci paszport dam? Bo jego cała rodzina była w UB. Mówi, jak ja ci paszport dam Pityńskiemu, jak twój ojciec do mojego strzelał i w rower trafił. A ja mówię, Józek, głupi jesteś. Mój ojciec nigdy nie podłował. Był wyborowym strzelcem, a mnie walnął to prosto w łeb. No ja mówię do ojca, no tak, Józek był koluch i on mi dał ten. Józek, a wie jaki dobry chłopak, no. A jego ojciec tak mnie pucował, tak mnie lał. No i to są polskie losy. No i wiesz, 3 października wyleciałem Panam. Lotu nie brałem, bo się bałem, że jeszcze przyjdą i nas zaaresztują w czasie podróży. Bo kto wie, no ale jak już byłem w amerykańskim samolocie, no to się lepiej czułem. No i pojechałem. Przyleciałem na Kennedy Airport. Pierwszy raz w życiu. Ja murzynów zobaczyłem. Wchodzę tam, a tu przyjechałem. Wysokie buty po dziadku, a potem moje, te pryczesa w tych kalwaryjskich butach, kurtka skórzana, furażerka na głowie. To na mnie się patrzyli jak na jakiegoś, skąd on przyjechał? Z Serbii? Najśmieszniejsze, bo Ukraińcy podchodzili po mnie i mówią, wy nasz? Wy nasz? Nie, ja Polak. Co wy ode mnie chcecie? Trzeba, muszę zmienić ubranie, bo inaczej do tego. No i przesiedziałem 2 godziny na walizkach. W pewnym momencie taksówkarz taki podszedł, Polak, i mówi, Jerzy, już 4 kursy zrobiłem, czy 5, a ty cały czas siedzisz. Nikt po ciebie nie wyjechał? No mówię, daj mi jeszcze tego, to jak tego, to mnie zabierzesz. Gdzieś, no mówię, dobra. No i patrzę się, idzie Marek Bosowski, przyjechał. Na lekkiej bance, to już idziemy, no kurczę, jakbym Chrystusa zobaczył. No stary, sam, bez języka, bez niczego, bez znajomości, nie wiem gdzie się ruszyć. A miał taką dużą samochód, Rivera to nazywał, duży. Jedziemy, on już na bańce, od razu piwo sobie strzeliłem, jedziemy na Greenpoint. Na Greenpoint przyjechaliśmy tutaj, zabarowaliśmy tu już na bani, na Nowy Jork, pojechaliśmy na Manhattan. Pojechał tam po kumpla, podjeżdżamy, a tam kumpla jego biją, murzyni. No to wyskoczyliśmy, mantą im dali do samochodu, odwiedziliśmy tego kumpla i on mówi, on już śpi. Ja mówię, no kurczę, gdzie się zatrzymać? Nie wolno tu się zatrzymywać, bo nas zwiną. Mówi, ty będziesz jechał.
Ja mówię, człowieku, ja nigdy w życiu za kierownicą nie byłem. Ja nie wiem w ogóle, jak się samochody. Prosto tutaj, jedny tutaj jest gaz, a z drugiej strony jest hamulec, no i tak jedziesz. No i wsadził mnie za kierownicę i hop, 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 hop i zacząłem jeździć. I jechałem od końca Manhattan, od początku do końca i z powrotem. Od końca i z powrotem. I tak jechałem tym samochodem, zatrzymywałem się na światłach czerwonych i tak jeździłem chyba za 4 godziny, zanim się nie obudził. Ale się nauczyłem jeździć. Ty wiesz, jak on już się obudził, mówi, ja zmienię, nie, nie, teraz ja jadę. Teraz ja jadę. Gdyby oni mnie złapali wtedy, to by mnie deportowali z miejsca. No, no i to były takie historie. No i Marek mnie zabrał do siebie do domu. No i tam byłem u niego tydzień czasu. Tam mnie gościł, no i znalazł mi robotę przy rozbiórce domów. Bardzo dobrze płatna. Jego kumpel, taki Jasiu Jugosłowianin, on tam pracował na buldożerze. On to rozwalał, wiesz, i miał te troki, to ładował na ten trok. A ja byłem w takiej grupie 16 czarnych tylko, bez języka. Ja musiałem nimi kierować. Musiałem im mówić, co mają robić. Bo Jasio był całym szefem tego. No to mówię, nie, tylko tu pokaż palcem i krzyknij na niego, tu, to, to i to mają robić. No i tak robiłem przez 3 miesiące. Dobrze zarabiałem, wtedy ja zarabiałem jakieś 18-19 dolarów na godzinę, a wtedy była 3 dolary za godzinę. Ty wiesz, jakie to było przebicie? To ja sobie dom kupiłem. Dom kupiłem na Glenpointzie za te pieniądze. No i po 3 miesiącach była sytuacja, że rozwaraliśmy na Queensie. Dom po spalenia na 7. piętrze, był pożar, dom miał jakieś 9 kondygnacji. No a tam, wiesz, jak się rozwala dom, wchodzi się do tego domu i najpierw co się robi, ściąga się podłogi, zrywa się wszystkie podłogi, od góry do dołu, aż do piwnicy. I chodzi się po tych bimach, takie te słupy z drewna, prawda? Chodzisz po tym, między tymi są jakieś 40 centymetrów. 40,5 metra odstępy, więc zrywa się podłogi i potem jak się rozbija mur, mur się sypie do piwnicy. I im więcej rozbijesz tego muru, tym więcej w piwnicy tego. No i rozbijaliśmy ten mur na 7. piętrze, gdzie był ten pożar, wiesz. No i urwaliśmy kawał ściany. To powinno spaść, rozwalić się i lecieć. A to spadło, a te bimy, to drewno było przepalone. No jak to trzasnęło, no to się studnia zrobiła. I ten mur leci, to wszystko za nim, te drzewo się łamie jak zapałki, a my lecimy też. No ja całe szczęście, ja zawsze tak byłem blisko ściany, bo się bałem tak chodzić na tego. Jak tego, to złapałem się za rury kanalizacyjne, bo to oberwane były, i na tym się zahaczyłem na jakimś 4. piętrze. No i po 2-3 godzinach przyjechała straż pożarna i ściągali nas na te drabiny. Tu jednego, drugiego, trzeciego. Mnie się nic nie stało, tam dostałem cegłówką, ale 2 chłopaków czarnych poleciało na dół. Z tym, że ja musiałem stamtąd od razu uciekać, no bo wiesz, bo to wszystko było na cash. I tego, tak, że już nie mogłem wrócić do tej pracy. Z tym, że byłem trochę, wiesz, tą cegłą przywalony też. I następną pracę znalazłem w drukarni. Taka mała drukarnia, biznes, taki Żyd prowadził. No i chodziło o retuszowanie tych negatywów, z którego potem oni robili te odbitki. No i przyszedłem do tej pracy i po angielsku, jak mogłem, tam zacząłem dukać. Pokazałem mu Social Security, Schmidt jakiś nazwisko. No i po jednym dniu on powiedział, że on zadecyduje, to ja will see how you work. Okay. O 5:00 on zamyka i mówi, bardzo dobrze Stanley, bardzo dobrze. Dobrze robisz. Jutro o 7:00 punktualnie proszę. Idzie po polsku. Kto ci pomoże w Ameryce? Polski Żyd. No i tam byłem przez kilka miesięcy i potem polowałem na taką pracę w domu rzeźby, Sculpture House. To była taki workshop, taka pracownia, gdzie rzeźbiarze przywozili swoje rzeźby w materiale takim jak wosk albo glina albo tego, a myśmy robili z tego formy gumowe, czego w Polsce myśmy tego nie robili. To dla mnie to było już perfekt. Zacząłem się uczyć. Powiększaliśmy na pantografa. Dla mnie też to było, wiesz, to,
Z tym, że jak ja dostałem tą robotę, to ja nie powiedziałem, że jestem żeliwiarzem. Bo inaczej to by nie przyjęli. To było tam dwóch Włochów, od razu byłaby konkurencja. Wiesz, nie, pracować tu pensów, miotła i zamiataj. No to mi dali miotła, ja zamiataj wszystkie, zamiataj tego. No i całym tym szefem był Aleksander Etel, Amerykanin, węgierskiego pochodzenia. Taki, wiesz, jak malowany z tych afiszy amerykańskich, ten Anko Sam, jest tą brudką taką, jakby wyskoczył z tego afiszy. Wysoki na tych chudych nogach, biała ta kozia brudka, długie białe włosy, rzeźbiarz, artysta. No i dwa słowa ze mną zamienił, a ty z Polski, a z Polski to... Ja lubię Polaków, mówi, mój ojciec był rzeźbiarzem i dużo dla Polaków robił też. Także był bardzo taki pozytywnie ustawiony. Ci Włosi, ci od razu do mnie, wiesz, na barana. No i zacząłem tam pracować, pracowało nas tam cztery osoby. Ja, dwóch tych Włochów, Wiktorio i Raffaello i Kudo z Japonii facet i taki Jan z Ameryki, z Teksasu. Z tym, że ci Włosi to byli perfect, artisans, to znaczy oni technicznie byli najlepsi. Najlepsi w Ameryce byli. Z kolei sam Edel był jednym z najbardziej takim znanych, wiesz, tak, w encyklopediach historii amerykańskiej. Oni go wszyscy znali. On odlewał żeby dla wszystkich Amerykanów tutaj. I oni przychodzili do niego. No. No i tam właśnie u niego zacząłem pracować jako pomagier. I w pewnym momencie doszło do takiej sytuacji, że przywieźli rzeźbę po piersie w gipsie, a żeby zrobić z tego formę gumową, żeby z tego odlać brąz. No i ten Włoch, Raffaello, postawił to na rogu stołu. No oczywiście ktoś się popatrzył tam z nieba, głowa spadła niechcący, ktoś tam ruszył łokciem. No rozbiła się, no i trzeba było nos tam podmodelować, ucho kompletnie, bo przez przypadek nastąpiłem na ucho i zmiażdżyłem. No i oni nie potrafią, oni byli doskonałymi artystami, nie rzeźbiarzami. Ten przyjechał, też próbował Etel, no i problem. No problem, bo przyjdzie rzeźbiarz i będzie ich skarżył, nie? No to ja mówię do Etla, no to może ja spróbuję. Co to głupoty gadasz? A ja mówię, ja tam próbowałem kiedyś. Próbowałeś? Ja się popatrzę, to spróbuj. No to ja robię, on się patrzy. Ja ustawiłem sobie i on próbował to robić w gipsie. A ja wziąłem glinę i z gliny. Bo rzeźba najpierw była w glinie, a potem była udana w gipsie. Czyli jakbyś robił w gipsie, to nie uzyskasz tej faktury, prawda? Jak on zobaczył, że ja robię to w glinie, to już mu się zaczęło oczy śmiać. Skończyłem bardzo dobrze. Zrobiłem formę gipsową, odlałem, dosłem. Zapatrywane, perfekt. No to on zadzwonił na następny dzień do rzeźbiarza, żeby przyszedł, bo ma jakieś techniczne pytanie na niego. Przyszedł, żeby zobaczył, pooglądał, wszystko w porządku. No pojechał. Od razu dostałem, jak mi płacił 3 dolary, od razu mi zapłacił 6 dolary. A ja mówię, nie, 8 dolary. Dał 8 dolarów. A ci moje kumple, mało ich szlak nie trafił, no bo oni mieli po 6 dolary, a tutaj Stanley, wtedy się nazywał Stanley. Stanley przyszedł od miotu i teraz ma 8 dolarów. No ale on mnie zaczął używać już do powiększania pomników monumentalnych. No i wtedy zacząłem naprawdę uczyć się tam, robić formy gumowe, odlewać wosk, realizować powiększenia na jego pantografa. Zabierałem je do studia, do Princeton. No i w ten sposób uznałem najlepszych rzeźbiarzy amerykańskich, bo oni przyjeżdżali i realizowali swoje rzeźby. I u nas tam jakie formy i tak dalej. Także ja znałem tych ludzi, no i poznałem także odlewnię w brązu, gdzie Alex Etel zlecał im tą pracę. Także musiałem tam jechać, dopilnować tego, robić to. Także wszedłem jak gdyby w ten żołądek tej amerykańskiej rzeźby, to co się robi. Znałem tych ludzi, znałem, która odlewnia jest najlepsza, znałem, którą odlewnię powinno się wykorzystać do małych rzeźb, do rzeźb odlewu na przykład na wosk stracony, inne na piasek, inne technologie. I znałem osobiście tych ludzi i poznałem tych artystów, jak George Siger, Nakian, Beverly Pepper, Shapiro, tą elitę amerykańskich rzeźbiarzy.
Felix de Welden, dla którego robiłem, facet, który zrobił tą rzeźbę Iujima, sławną rzeźbę tych amerykańskich żołnierzy podtrzymującą amerykańską flagę, prawda, Iujima. To ja byłem jego asystentem przez 4 lata dla Ether, pracowałem także dla niego. Także miałem kontakt z tymi najwybitniejszymi amerykańskimi rzeźbiarzami i wchłaniałem to, co oni sobą reprezentują, bo po prostu pomagałem realizować ich rzeźby. No i w pewnym momencie do Ethera zgłosił się Johnson Jr., który stworzył Johnson Atelier Technical Institute of Sculpture, Techniczny Instytut Rzeźby, w Princeton wtedy to było. On stworzył to. Dlaczego? Dlatego, bo on był, najpierw był malarzem, potem został rzeźbiarzem. I gdy realizował swoje rzeźby, okazało się, że żadna odlewnia nie może mu tego zrobić. Nie są w stanie mu tego zrobić. A facet miał forsę, był milionerem. A mówię, jeżeli wy mi tego nie zrobicie, to ja sobie sam to zrobię. I co stworzył Johnson Atelier Techniczny Instytut, ściągnął najlepszych specjalistów z całego świata i powstała najwspanialsza odlewnia metali kolorowych, brązu, aluminium, stainless steel, copper nickel, tutaj. I wtedy ten instytut był tak sławny na cały świat, że myśmy mieli studentów z całego świata, było 300-400 ludzi bez przerwy. Zmieniało się, przechodzili te studia, to były studia podyplomowe, dwuletnie. No wtedy ja oczywiście wykładałem, bo byłem szefem modelowania, powiększania form gumowych i tworzyw sztucznych. Te cztery departamenty, przez te cztery departamenty moje, najbardziej artystyczne, to przewinęło się setki, wiesz, tysiące ludzi na całym świecie. Na 2 lata. Oni przyjeżdżali w jakim celu? W takim celu, jakim ja w sumie też przyjechałem do Ameryki, ażeby poznać amerykańską technologię, która była najlepsza na świecie. No i tak się stało, że Stuart Johnson prosił Ether, ażeby po prostu mnie, nie powiem, że sprzedał, ale żebym u niego pracował, nie? Ale Ether powiedział pod jednym warunkiem. Będzie pracował dla ciebie, ale jeżeli ja go będę potrzebował na realizację moich pomników, to on zostawia twoją pracę, przychodzi do mnie. No i deal, zrobili deal. Także pracowałem na 2 strony, i tu i tam, z tym, że w Princeton na Ethel Farm, on miał olbrzymią farmę, która w tej chwili nie istnieje, bo to już jest nowe budownictwo tam, ale tam było takie gniazdo rzeźbiarzy amerykańskiej. Tam myśmy mieli studia, tam myśmy organizowali wystawy, tam była ta bohemia amerykańska, który po prostu, ja tam byłem, kisiłem się tam razem z nimi. Ale były sytuacje, 3 godzina w nocy, śpię z jakąś dziewczyną w łóżku, bije mi w drzwi, Ether wchodzi i mówi, słuchaj Stanley, musimy kończyć to, bo przyjeżdżają, dostałem telefon, musimy kończyć. Doszło do takich paradoksów, że dzwoni mu ten Felix de Welden, ten sławny rzeźbiarz, amerykański Żyd, dzwoni mu, że słuchaj, mam zamówienie marynarza z tą sławną torbą na ramieniu, i zapomniałem o tym, a za 2 tygodnie przyjeżdżają, żeby rzeźbę w brązie odebrać, bo ma być odsłonięcie. A oni to zrobili z nim umowę 2 lata temu. No i to wszystko przygotowują w Nowym Jorku, tutaj na molo, przy tym okręcie, przy tym muzeum okrętowym ma stanąć ta rzeźba. I mówi, wstawaj, jazda i robimy. Mówi, jak to co, w brązie co, musimy najpierw zrobić rzeźbę, na razie rzeźby nie ma. A co jest? No zdjęcie jest, no to i robimy. No, no i zerwałem się, tam z drugiego takiego obudzi pomocnika mojego. No i naszkicowałem szybko makietę, no a potem w atelier już, bo tutaj już nie było miejsca, w Johnson Atelier w Princeton, powiększyłem to. To mi zajęło mi 3-4 dni, zrobiliśmy formę gumową, odlaliśmy to, wiesz, w gipsie, a oni już przyjeżdżają. Już mówią, że będą tego, no a tu gips jeszcze nie był złożony. No to mówię, trzeba ten gips schować. Trzeba im pokazać tylko plastelinę, to w plastelinie było, nie? To plastelinę, sprayem wziąłem złoty spray, zasprayowałem całą rzeźbę ze wszystkich stron. Obstawiliśmy takimi taśmami, żeby się nie zbliżać. Wygląda jak brąz, no. No i ci przyjeżdżają, ten mi dzwoni i mówi, gips gotowy, gdzie gotowy gips? To jak to? My jesteśmy, że... Ja mówię, jest w brązie, no.
wchodzą ci generałowie amerykańscy, patrzą, piękne, piękne, i ten Felix de Wilde, proszę, to jest moja ostatnia żywa, proszę. Zadowoleni, zdjęcia robią, tak. A ja mówię, proszę nie podchodzić, bo tego, niebezpiecznie, tu za tymi. A my mówię, dotknąć, nie, wolno. Porobili zdjęcia, przekręcili się przez 2 godziny, filmy porobili, no i pojechali. Ja dopiero poszedłem spać, spałem 3 dni. Ale sprawę żeśmy uratowali. No taki właśnie był Edel i taka była sytuacja. No jak zacząłem pracować w Johnson Atelier, no to już najpierw zrobili mnie szefem departamentu wosku, odlewania wosku, bo nie umieli zrobić tego. Była rzeźba King Clear, zrobili z tego formę gipsową, z takich kawałeczków. No i ten, który to zrobił, dawno wyjechał, a ci nie wiedzieli, jak się za to zabrać. No i dlatego między innymi ściągnęli mnie ze Sculpture House od Etre. No i zrobiłem im to, no to oni chcieli mnie od razu zrobić szefem departamentu, tak ja mówię, nie. No to kim? Modelowania. No to zrobili mi modelowania, za miesiąc powiększania i po pół roku zostałem supervisor, czyli 4 departamenty miałem pod sobą, a tam były jeszcze inne departamenty, no to ci byli już department heads. No i tak już się potem potoczyła moja los. I taka anegdota jeszcze z moimi partyzantami. Jak już byłem tym szefem powiększania pomników monumentalnych, wtedy oni zrobili konkurs, to znaczy Johnson Atelier zrobiło konkurs, ażeby przed instytutem postawić rzeźbę, dużą rzeźbę, żeby ludzie widzieli, że to jest, bo tak nic nie było, tylko tablice były. No i tam zrobili konkurs i mieli wybrać tą rzeźbę. A ja akurat pracowałem sobie nad kompozycją, którą jeszcze robiłem w Polsce, takich Hubalczyków. To w Polsce nie wolno było nazywać wtedy, wie, żołnierze wyklęci, albo akowcy, albo tego, albo nawet partyzanci, to już ci by się obrazili, jeszcze ci bechowcy i elowcy. No to nazwałem Hubalczyków, a tutaj zrobiłem partyzantów. I to by tacy właśnie 5 jeźdźców na koniach, troszeczkę takich Don Quixotów, troszeczkę tak zalatuje pod włoskiego, żydowskiego rzeźbiarza Giacometti, wiesz, tak bardziej abstrakcyjnie, tak dekoracyjnie. I to stało, wiesz, nie na wystawie, tylko stało przed wejściem do ubikacji, tak postawiłem. No i oni chodzili do ubikacji, się nadziali na te lance tych partyzantów. No wiesz, musieli pójść do ubikacji, ja o tym wiedziałem, prawda? Nie ma takiego, żeby nie poszło. No to ja im wsadziłem, żeby się na to nadziali, no. No i się zainteresowali tym, wyciągnęli to. No i sobie Johnson zadecydował z nimi powiększyć. Zawezwali mnie, no i mówią, czy to jest twoja kompetencja? Tak. Czy możemy powiększyć, postawić przed atelier? Oczywiście. Powiększyć. A ja mówię, jak? Jakiej wielkości? Mówię, no life size, normalnej wielkości. Okej. I teraz tak. Normalne wielkości. To jest bardziej taka figuratywna rzeźba, czyli torsy są długie, a wysokości tych jeźdźców są krótkie, prawda? No więc co wybrać? Oczywiście wybrałem te, wiesz, te mniejsze, żeby powiększyć, a te większe automatycznie podskoczyły, no. No i zrobiła się rzeźba, nie life size, tylko, wiesz, prawie 2 razy life size, czy tam 1,5. Ale ja zawsze miałem, wiesz, tego, jest life size, są jeźdźcy. Ale konie, no to już jest powiększone do wymiarów jeźdźców. No był taki moment i przyszedł taki moment właśnie, jak tworzyłem to, robiłem to narzutem gipsowym, nikt nie umiał tego robić wtedy i nie było miejsca, jak tu miałem tych 5 jest, nie było miejsca tam. No to nie ma miejsca, nie ma miejsca, jest parking. Kazałem wywalić kilka samochodów, wpakowałem rzeźby, obrysowałem biało-czerwoną taką linią. To jest moje studio, nic nie parkować. Jak ja tam robiłem na zewnątrz, to ludzie jeździli, samochody się zatrzymywali, ludzie wychodzili, możemy sobie zdjęcie, róbcie ile chcecie, wolno. Co ja, przyjeżdżali przy tego, mówię, tylko mi nie przeszkadzajcie. A ja tu robiłem tą płytę sobie, tą taśmę, wojenko, na cały rynek i tego i rzeźbiłem. No. I tak powstały właśnie partyzanci. No i to miało stanąć przed Johnson Atelier, ale jak oni się zorientowali, bo zobaczyli, że ja nie poszedłem w kierunku abstrakcyjnym, jako rzeźba, wiesz, dekoracyjna,
A ja poszedłem już na full, na partyzantów. Dałem im pepesze, wiesz, wisy, ryngrafy, szable pod nogi, konie, wiesz, tacy żołnierze wyklęci, takie duchy tych, co się tam tułają, tak jak mój wujek, jak moi rodzice, ci, którzy byliby szans na zwycięstwo. Oni szli już zaparte. Oni walczyli tylko o honor w sumie. Oni walczyli z tą czerwoną zarazą do końca. Dla nich nie było już odwrotu. I właśnie to chciałem wyrazić w tej rzeźbie. Te głowy spuszczone, nie oglądające się na żadną pomoc. Tu do tych lanc, przykuci jak do krzyży. To było nawiązanie także właśnie do Hubala, do tej polskiej kawalerii, że oni też zostali. Ten ostatni jeden oddział, prawda, który walczył. No i nazwałem ich partyzanci. Oni nie wiedzieli, co to znaczy partyzanci. Oni zaczynają myśleć o jakiejś polityczne. No, najpierw partyzanci, freedom fighters, wojownicy o wolność, wojownicy o partyzanci. Dopiero to im, dopiero tego. Dopiero wprowadziłem tą nazwę partyzantów do amerykańskiego tego żargonu w sumie. No i wszyscy partyzanci zaczęli pisać. Wtedy w Nowym Dzienniku ukazał się bardzo dobry artykuł pani Heleny Matkowskiej, która była komendantem weteranów Armii Krajowej na Manhattanie. Matkowska z domu Mirecka, która urodziła się w Ulanowie. A jej starszy brat Mirecki, Kazimierz, był szefem Narodowej Organizacji Wojskowej, Narodowej Organizacji na cały Rzeszów. UB-go ścigało, szukało go. Jego brat Adaś Mirecki, UB-go dopadło w 1948 roku i go stracili, zabili go w Warszawie. Do dzisiaj go nie mogą znaleźć. A z kolei jej starszy brat był księdzem na Ukrainie, cały czas tam był aż do końca. I też była taka wspaniała rodzina. A jej starsza siostra, no to była w Chicago Lorysiowa, nie wiem czy znasz. Loryś, ona była w czasie wojny w okupacji kapitanem Narodowej Organizacji Wojskowej. Także ona znała bardzo dobrze moją mamę i znała siostrę Wołyniaka. Te wszystkie dziewczyny byli w lesie. Oni walczyli z tą czerwoną zarazą. Dlatego jak ja zrobiłem partyzantów, to wtedy Helena Matkowska się dowiedziała. Przyjechała do mnie, zrobili wywiad, puścili na całą stronę. Dopiero to się rozeszło, że Pityński robi partyzantów. Ale od razu ja dostawałem telefony z konsulatu wtedy, żeby mnie zatrzymać. Groźby nawet. A ja ich wtedy, wiesz, położyłem na nich krzyż. Anyway. Także partyzanci mieli stanąć przed Johnson Atelier, ale wtedy jak zorientowali się, że to jest sprawa polityczna, żeby miejsca, były trzy miejsca. Manhattan przed biblioteką publiczną na Manhattanie, Boston i Chicago. Z tym tam był wtedy major Koch na Manhattanie i on dawał to miejsce tylko na 3 miesiące. W Chicago dawali na 1 miesiąc tylko, a w Bostonie na 6 miesięcy. No to wybraliśmy Boston, dali dobre miejsce, Boston Common tego. No i tam ta rzeźba została odsłonięta 6 listopada 1983 roku. Ja tam byłem w Senacie, witali mnie owacyjnie, na stojąco. Oczywiście najpierw mnie tam przebrali, ogolili, dali mi kartkę, co mam przeczytać po angielsku. Była proklamacja i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No, no i ten pomnik stał tam przez... Sytuacja się wytworzyła taka, że wtedy major Bostonu odchodził, przychodził drugi major, który w tym czasie, jak ja ustawiałem pomnik, on leciał na majora i przyjechał na odsłonięcie pomnika. Myśmy go potem zaprosili na kolację i on obieca, dopóki on jest majorem Bostonu, partyzanci stoją w Bostonie. I tak było. 20 lat. Jedno słowo. I tak było. Stało na Boston Common. Potem on się zmienił, przyszedł jakiś Włoch i Lewica Laicka. No i z Polski dowiedzieli się, że to są żołnierze wyklęci, że to są partyzanci AK, nie jacyś tam, wiesz, tego. A patrzę, tylko konkretni ludzie. No i zaczęli ryć. Zaczęli ryć i, wiesz, miasto ma komisję i tam była komisja artystyczna, która była odpowiedzialna
za lokalizację sztuki pomników. No i w tej komisji znalazły się 3 osoby, lewica laicka, wszyscy artyści, abstrakcjoniści, awangardy. Jak patrzyli na ten pomnik partyzantów, to szczęki mi się trzęsły. I mówili, no to teraz sobie użyli ciała. Dzwoni mi z Boston Globe, mówi, Miszu, nie ma partyzantów. Jak to nie ma partyzantów? No nie ma, znikły. Gdzie? Z Bostonu komuś? No znikły, ukradli. Ja mówię, ukradli? 12 ton rzeźby ukradli? To szukajcie. No i znaleźli. Po 2 dniach znaleźli, rzeźba została wywieziona na peryferię Bostonu. Ustawili ją za drutami kolczastymi. Jak ja przyjechałem, ja się patrzę na to. Ludzie tam, oczywiście Polonia była w tego, patrzę się. Ja mówię, no to przecież to ja widzę swojego ojca za drutami kolczastymi. Tak jak tych naszych chłopaków mordowali, ci ubecy i ruscy, trzymali za drutami kolczastymi, to teraz moją rzeźbę trzymają też. Rozbroili rzeźbę, lance im odcięli, szable poucinali, głowy koni poucinali, bo się nie mogło zmieścić. No i taką moją rzeźbę wsadzili za druty kolczaste. No więc ja musiałem wziąć 2 ludzi, pojechaliśmy tam na miejsce, no i musieliśmy to pospawać, bo fragmenty były. Był taki wcześniej moment, że ukradli jakąś jedną lancę i zostawili kartkę, wiesz, na pochybę lachom. No wiadomo kto, no. Potem tam gdzieś znów była taka sytuacja, że ucięli głowę koniowi i to zostawili. To do mojej kolekcji. No ale to wiesz, takie rzeczy się zdarzają. Także wziąłem ekipę ludzi od nas, pojechaliśmy, zaspawali. Przepatynowali, dopilnowaliśmy, żeby rzeźba została ustawiona, także wszystko jest ok. Najbardziej cieszyła się w Moskwie gazeta Prawda, ruska Prawda, że bolców polskich zabrali, wywalili z tego. O pomniku tym przez 36 lat nikt nie wiedział. Stał sobie spokojnie, wśród tych, ci zabrali, rozruba się zrobiła na cały świat. Najlepsze gazety pisały w całej Ameryce. Takiej prasy, jak ja przez 2 tygodnie, telefony do mnie się urywały, wywiady, w końcu partyzanci zaistnieli. No i Polonia się zorganizowała, będą maszerować. No więc ja pojechałem, zaprosili mnie, zorganizowali mszę. Tu stoi pomnik za drutami kolczastymi, a tu msza się odprawia, harcerze, Polonia, sztandary, chorągwi, policja. Światła, te policyjne samochody pilnują nas w pewnym momencie na ratusz. Z tymi szturmówkami idą. 4 godziny cały Boston stanął. Wszystkie te ulice główne, obstawione policją, eskortowali nas, a myśmy szli. A potem ludzie się do tego dołączali, czytali. Dopiero się dowiedzieli, co oni mieli. No i podeszliśmy pod City Hall w Bostonie, tam ktoś się pokazał, jajkami tych majorów rzucili, uciekł biedny. No i był tam też ten major, który zgodził się na tego, przemówienia były. I 2 dni później dostaliśmy miejsce na Silver Line, na przystanku, naprzeciw Muzeum Współczesnym. No i ta rzeźba tam stanęła, z tym, że ona stała na wiadukcie. I jak te subwaye, te pociągi latały, ten wiadukt się trząsł. No i zaczął pękać w końcu. Ja mówię, wiesz, trzeba znaleźć jakieś miejsce, bo inaczej wszystko się zawali. No i oni wystąpili, władze miasta zwróciło się do właściciela tej rzeźby. Właścicielem rzeźby jest Johnson Atelier, nie Polonia, bo to nie było sfinansowane przez żadną Polonię, przez żadną organizację. To jest własność prywatna Johnson Atelier. Także oni tutaj z nimi pretraktowali i już, wiesz, bez Polonii, bez tego Amerykanie. Poszedł czas, kilka miesięcy, ale rzeźba została ustawiona w pięknym miejscu nad wodą w Bostonie. No i stoi, mam nadzieję, że jej nikt nie ruszy. No. To był pierwszy raz, jak mi zrobili numer z rzeźbą partyzanci. A teraz mi zrobili znów numer z tym pomnikiem katyńskim w Jersey City, tak samo jak z partyzantami. Pomnik katyński w Jersey City został odsłonięty w 1991 roku. Historia tego pomnika była bardzo burzliwa, gdyż gdy przyjechałem do Ameryki, wtedy
Były dwa komitety budowy pomnika Katyńskiego. Jeden był w Nowym Jorku, prowadzony przez Bałabana, a drugi był właśnie w Jersey City, prowadzony przez Komitet Katyński, na którego czele stał pan Krzysztof Nowak, pan Józef Płoński, wiceprzewodniczący był Stanisław Paszul, który wrócił właśnie z Syberii. Miałem szczęście, dlatego, bo wtedy spotkałem odpowiednich ludzi w odpowiednim czasie, którzy zwrócili się do mnie właśnie, ażeby ten pomnik zrealizować. Pod ich jak gdyby natchnieniem ludzi, prawdziwych polskich bohaterów, którzy walczyli pod Monte Cassino, jak kapitan Winowski, któremu szrapnel wyrwał pół czaszki, który był właśnie jednym z tych, który ten pomnik chciał realizować. Pułkownik Płoński, Morawski. Byli ludzie, którzy angażowali się w to bardzo emocjonalnie. Najważniejszym jednym z nich był pan Rutkowski, który był skarbnikiem zbierania tych funduszy na pomnik Katyński. No i potem doszło do konfrontacji między tymi dwoma organizacjami. Oczywiście ten Komitet Katyński, który prowadził Bałaban, to była pucha. On współpracował z UBECją, on wydawał jakieś pisemko głos, które rozpracowywało Polonię. No i on w pewnym momencie się wycofał, zebrał tych kilka tysięcy dolarów, wycofał się i został jeden ten komitet, któremu właśnie prowadził Krzysztof Nowak. Akurat miałem wtedy odsłonięcie pomnika Marii Curie-Skłodowskiej w Bayonne przed biblioteką publiczną i tam był Paszul i było kilku właśnie przedstawicieli tego Komitetu Katyńskiego i oni zwrócili się do mnie osobiście, bo znali moją przeszłość. Byłem już dosyć znany wtedy w środowisku polonijnym o zaprojektowanie właśnie pomnika Katyńskiego dla Jersey City. Miejsce już mieli. Miejsce dał im, bardzo piękne miejsce, burmistrz, czyli major Jersey City, pan Cuci, który wyznaczył miejsce, no i potrzebowali wtedy, ażeby przedstawić projekt tego pomnika. Dla mnie ta sprawa była osobista, jak ten pomnik ma wyglądać. Młody oficer polski, II Rzeczypospolitej, związany, zakneblowany, przebity od tyłu sowieckim bagnetem. Dla mnie to był właśnie symbol zbrodni katyńskiej, głębszy symbol. To był symbol tego podania sobie łap dwóch zbrodniarzy, Hitlera i Stalina, w tym swoim pakcie Ribbentrop-Mołotow. Przecież w II wojnie światowej naród polski był najbardziej zniszczony. To była największa tragedia w historii narodu polskiego. Atakowali nas od zachodu, Niemcy, SS, Wehrmacht, Luftwaffe, atakowali nas od wschodu, NKWD, Armia Czerwona, atakowali nas nawet Litwini w Ponarach, wymordowali naszych harcerzy, nawet Słowacy nas zaatakowali. No i największą zbrodnią, jaką popełnili na narodzie polskim, no to było UPA, to były bandy nacjonalistów ukraińskich z ich sławnego ugrupowania SS Galiciens. Czyli byśmy byli mordowani, non-stop ze wszystkich stron. Po Jałcie, gdzie Roosevelt i Churchill sprzedał naród polski dla Stalina, znowu zaczęliśmy być mordowani przez Żydokomunę, którą Stalin oddał Polskę, oddał właśnie tej UBECji, oddał tym przedstawicielom jak Wanda Wasilewska, Bierut, Berman, ci wszyscy Światło, Michnik. To przecież oni mordowali Polaków. Nie tylko mordowali Polaków, ale mordowali naszą kulturę. I właśnie ten symbol, symbol przebitego bagnetem polskiego młodego oficera jest symbolem nie tylko Katynia. Ile tych Katyniów było, nawet my o tym nie wiemy. Dopiero teraz doszukujemy się prawdy o narodzie polskim, który był notorycznie mordowany. Więc dla mnie sprawa była jasna. I właśnie idea tego pomnika dla upamiętnienia tej zbrodni katyńskiej, to właśnie było to, było pokazanie tej największej tragedii narodu polskiego, w sumie tej tragedii, która zaczęła się tym paktem Ribbentrop-Mołotow. I potem przyszła oczywiście realizacja tego projektu. No więc musiałem wykonać makietę tego pomnika. W tym czasie właśnie już pracowałem tutaj w Johnson Atelier.
Makietę wykonałem w brązie i makieta została podarowana przez Komitet Katyński dla majora Antoniego Cucy, który umieścił tą makietę w City Hall. I zaczęliśmy rozmawiać na temat miejsca. Miejsce było bardzo dobre, z tym, że miejsce było o dwa bloki od rzeki Hudson. Wtedy ja zasugerowałem, żeby mimo wszystko ten pomnik przesunąć bliżej rzeki Hudson. Po spotkaniu się z inżynierami i z architektami, którzy musieli sprawdzić oczywiście mapy i stan techniczny właśnie tego terenu, uzgodniliśmy, że tam stanie pomnik. I wtedy oni zobaczyli moją makietę. Moja makieta na początku była inna. Była w formie wysokiego krzyża na 50 feet, wykonana z czarnego granitu i przed krzyżem stał właśnie ten oficer przebity sowieckim banknotem, a z drugiej strony była pełna rzeźba, która symbolizowała Sybir. No, gdy oni to zobaczyli, to powiedzieli, że ten główny element tego krzyża nie może przejść, dlatego, bo jest niebezpieczny, gdy będą samochody tam jechać, gdyby się ramię tego krzyża zerwało, no to będzie tragedia. Więc prosili mnie, żebym zmienił kompozycję. Więc zmieniłem tą kompozycję i zrobiłem tą kompozycję na to specyficzne miejsce, które zostało przeznaczone pod pomnik. Właśnie pod tym kątem zrealizowałem następną kompozycję i to był właśnie ten oficer polski przebity bagnetem, a z tyłu na cokole puściłem płaskorzeźbę Syberii. Syberia 39 rok i tutaj jest polski oficer na górze, a tu są te polskie dzieci, matki, starce wywiezieni na Sybir w 39 roku. Ta płaskorzeźba została im poświęcona. I odsłonięcie tego pomnika robiliśmy trzy razy. Pierwszy raz robiliśmy odsłonięcie, gdy ufundowaliśmy fundament. Fundament był najważniejszy, bo jak fundament zrealizowaliśmy tam, wtedy przyszły pieniądze. Oczywiście myśmy mówili do miasta, że pieniądze mamy, 100%. I gdy fundament został zrealizowany, poświęcony, wtedy Polonia naprawdę zaczęła finansowo nas popierać. Potem powstał cokół z granitu, na którego znajduje się płaskorzeźba orła wojskowego naszego polskiego w koronie, w której znajduje się urna. I w tej urnie znajdują się prochy, które przywiózł wiceprezes Komitetu Katyńskiego, pan Stanisław Paszur, Sybirak, który był na Syberii do 1956 roku. No i on był w Katyniu, no i wygrzebał to i po prostu przemycił z tego przez Rosję, przez Polskę do Ameryki, przemycił to w jakiejś plastikowej torbie. No i myśmy to zrobili wtedy urnę i jak zaprojektowałem, to była taka wnęka na tą urnę i te prochy zostały włożone do tej urny. Jak wyglądały? No ja widziałem no to koloru żółtego, kostki nie większe aniżeli incz, pół incza, ale widać było szczątki mundurów nawet, także to były oryginalne prochy z grobów katyńskich. No i potem było następne odsłonięcie, to już był 1991 rok. To było odsłonięcie oficera przebitego sowieckim bagnetem i w 1992 roku było następne odsłonięcie. To było odsłonięcie Syberii. Syberia 1939 rok. Teraz warto tutaj podkreślić i dla historii wspomnieć, że pomnik ten został ufundowany przez Polonię. Nie przez organizacje polonijne, nie przez biznesy amerykańskie, nie przez jakieś donacje Rockefellerów. Pomnik został ufundowany przez Polonię, która zbierała pieniądze po kościołach, na jakichś festynach, na tego. I w sumie ten pomnik kosztował około 250 tysięcy dolarów. Pomnik ten zrealizowałem tutaj, gdzie w tej chwili jesteśmy, w Johnson Atelier, to był Techniczny Instytut Rzeźby. Wtedy mieliśmy najlepszą odlewnię brązu na całym świecie i to zostało zrealizowane tutaj i w jednym kawałku rzeźba została stąd przetransportowana do Jersey City i ustawiona na cokole. No i potem tak samo te wszystkie płaskorzeźby i te inne rzeczy, które zostały związane z pomnikiem, były odlane tutaj. Na końcu została umieszczona płaskorzeźba
Matki Boskiej Nowego Jorku. To było, gdy był atak ten terrorystyczny na World Trade Center i gdy te budynki zostały kompletnie zniszczone. I właśnie na tej płaskorzeźbie znajduje się ta Madonna trzymająca w swoich rękach płonące wieże. No i znajduje się horyzont tego Manhattanu. Także jak dzisiaj ktoś stanie przed pomnikiem i patrzy na tą płaskorzeźbę, która znajduje się na froncie cokołu pomnika Kaczyńskiego i patrzy w dal na horyzont, wtedy dzięki tej płaskorzeźbie wie, gdzie te wieżowce stały. Bo one się wpisują w różne te budynki o różnym charakterze. Tam stały właśnie, gdzie pokazuje właśnie ta płaskorzeźba, który jest jakimś celownikiem na tego. Idea, sama idea pomnika, czyli tej kompozycji oficera Wojska Polskiego przebitego bagnetem, zakneblowanego, wleczonego na dół, na którego są pomordowani jego towarzysze broni, to ja to nosiłem w sercu. Jedno hasło i tak to właśnie jest, że jeżeli mówisz na przykład Wołyń, jest jedno hasło, Katyń, jest jedno hasło, Armia Błękitna, jest jedno hasło. Czyli co to jest? To jest wizja, to jest idea, której nie można zmienić. Nie ma pięciu, sześciu idei. Rzeźbiarz musi mieć jedną ideę, do której strzela, jeden cel. I właśnie Katyń to było właśnie to, przebicie od tyłu sowieckim bagnetem. Tak samo jak Wołyń, to dziecko polskie nadziane na widły ukraińskie. Jak Armia Błękitna, to szarża Armii Błękitnej i wygrana wojna między Polską a Rosją. Zwycięstwo cudu nad Wisłą. To są te symbole, to są te momenty, których dużo nie ma, jest jeden. Jeżeli artysta, jest rzeźbiarz, wybierze to, ten jeden i jest dobry, to jak ja dzisiaj krzyknę swoją rzeźbę, to za 1000 lat ktoś tę rzeźbę zobaczy i on usłyszy, co ja krzyknąłem. Dlatego właśnie rzeźba dobra, rzeźba monumentalna, to jest rzeźba, którą zobaczysz raz i pamiętasz ją całe życie. Gdy modelowałem rzeźbę katyńską żołnierza, oficera polskiego, oczywiście posługiwałem się modelem i posłużył mi student, który był na drugim roku studiów i przyjechał tutaj do mnie w mundurze, ubrałem go, ustawiłem go w pozycji, w jakiej chciałem i używałem jego proporcji, używałem jego image do rozwijania właśnie tej kompozycji rzeźbiarskiej. To nie można sobie wysać z palca. To sobie był mundur, musiały być guziki, musiał być pas. Oczywiście ta rzeźba jest symboliczna, to nie jest hiperrealizm. Hiperrealizm ja użyłem na przykład w rzeźbie monumentalnej Armii Błękitnej. To jest monumentalny hiperrealizm, prawda? Dlatego, bo hiperrealizm jest, ręka to jest ręka, w tych samych proporcjach, w tych detalach tego. Także oczywiście używałem model i do tego posłużył mi student pan Łazowski. Oczywiście na piersiach oficera znajduje się Order Virtuti Militari i Krzyż Walecznych i Order Wojska Polskiego. No i ten bagnet, który wychodzi, to jest tak jakby przebijał mapę Polski, jakby przebijał Lwów. Ten bagnet, który wychodzi mu z piersi, jest zarysowana Wisła, tak symbolicznie zarysowane miasta Warszawa. I właśnie on wychodzi na wysokości miasta Lwowa. Warto dodać, że gdy realizowaliśmy ten pomnik, były olbrzymie ataki na nas. Były ataki nie od strony Ameryki, były ataki od Polonii, od tej Polonii, lewicującej Polonii. To prowadził tą nagonkę na pomnik katyński pan Karkowski ze swoją żoną w Nowym Dzienniku, listami do redakcji, listami, że musieliśmy. W końcu były wywiady telewizyjne, w końcu musiałem się bronić, podjazdy osobiste. No to był cyrk w sumie, to było niespotykane. No i gdy pomnik już stanął, to potem ci ludzie, którzy nas atakowali w prasie, sami przyjeżdżali pod ten pomnik, składali więcej, to, jak to się wszystko zmieniło. Oczywiście z biegiem czasu pomnik stał się bardzo sławny. No i wiesz, jeżeli jest coś sławnego, no to wzbudza duże emocje. No i od czasu do czasu próbowali zmienić miejsce tego pomnika, próbowali ten pomnik usunąć.
No ale my dzielnie walczyliśmy i ten pomnik stoi do dzisiaj. No ale wiesz, 30 lat minęło i mimo wszystko już teraz nie Polonia, ale solą w oku zaczął być pomnik dla lewicy laickiej w Ameryce. No wiesz, jaka jest sytuacja w tej chwili w Ameryce. Ściągają pomniki wojny domowej. To jest kreteństwo, to się w głowie nie myśli. Robią taką samą rewolucję, jak Chińczycy zrobili w Chinach, gdzie zniszczyli najpiękniejszą kulturę chińską. Tak samo tutaj oni ściągają wspaniałych mistrzów amerykańskich pomniki i chowają do tego. No i właśnie niedawno burmistrz Jersey City, Fulop, który zadecydował, ażeby usunąć pomnik. Ja mu się w sumie dziwię, bo chyba jest facet niedouczony na temat historii tego pomnika. Bo on Żyd i ten pomnik był także poświęcony oficerom żydowskim. Jeden z głównych rabai Wojska Polskiego to był Żyd. I pomnik, który reprezentuje nie tylko oficerów polskich, bo nie tylko narodowości polskiej, ale tam zginęli oficerowie polscy pochodzenia ukraińskiego, pochodzenia białoruskiego, żydowskiego. No i to troszeczkę to było dla mnie takim zaskoczeniem, że to się stało. Pierwszy raz dowiedziałem się o Jersey Journal. Facet zadzwonił do mnie, redaktor, i mówi: słuchaj, taka jest sytuacja, co ty na to? Ja zakląłem i mówię, zbulwersowany tym, co robią, no niech próbują. Jeżeli próbują, to idziemy do sądu. No i tak się stało. Zadzwoniłem do Krzysia Nowaka, który był przez cały czas prezesem Komitetu Katyńskiego, i mówię: róbmy coś, bo trzeba ratować pomnik. No i zasugerowałem, ażeby zwrócić się do organizacji weterańskiej, SFAP. I wtedy on skontaktował się ze SFAP-em w Nowym Jorku, z panem Chrosilewskim, który jest komendantem Okręgu II. No i jego syn jest adiutantem generalnym. No i oni wzięli adwokata i złożyli sprawę do sądu. Z tym, że w międzyczasie, dzień później, ja dostałem telefon od adwokata, który mówi: słuchaj, mistrzu, ty możesz ich po prostu zastopować, bo jesteś autorem tego pomnika, ale musisz złożyć sprawę w sądzie federalnym. Ja mówię: prześlij mi papiery, podpiszę, ja składam sprawę. No i tak się stało. No i z tym, że ja z panem Platą nie miałem nic do czynienia, w ogóle go nie znałem. Po raz pierwszy usłyszałem o nim właśnie w związku z tym. No i potem dopiero, jak ta sprawa zaczęła się rozwijać, to wtedy dopiero poznałem go i wtedy był ten moment, czy robić tą manifestację, czy nie robić. No i tam się wmieszał, zareagował bardzo ostro konsul generalny z Nowego Jorku, który próbował też uratować pomnik. No i tam zaangażowało się bardzo dużo ludzi, z tym, że oni potem się jakoś dziwnie tak podzielili. Nie wiem dlaczego, bo w sumie cel był jeden. Chodziło o to, żeby pomnik został. Ja od samego początku mówiłem tak, że pomnik powinien zostać tam, gdzie stoi. Ale jeżeli sytuacja będzie taka, że nie będziemy mieli w ogóle szans, no to trzeba się zgodzić na to, żeby te 60 metrów go przesunąć. Ale pierwsze było, żeby pomnik został. No i mecenas Plata walczył o to, żeby pomnik został. No i został. Ja oceniam to bardzo pozytywnie, dlatego, bo w sumie to było pierwszy raz w historii Jersey City, że coś takiego się stało. No. Z tym, że osobiście nie byłem tam, nie widziałem, nie miałem kontaktów. Dla tych, którzy tam najbardziej się udzielali, podarowałem swoje albumy, które zostały im wręczone. Z tym, że nie miałem szans tam być, po prostu ze przyczyn zdrowotnych moich, że specjalnie już w tej chwili nie mogę się tak ruszać jak kiedyś. Warto dodać, że nie tylko Polonia walczyła o pozostanie pomnika katyńskiego w Jersey City, ale Amerykanie i obywatele Jersey City, którzy nie byli pochodzenia polskiego, którzy się zaangażowali. Ja sądzę dlatego, bo zrozumieli w tym momencie, jak zaczęła się ta cała rozruba z tym pomnikiem, zrozumieli, co to jest, po co ten pomnik w ogóle tam został zrealizowany i komu i dlaczego ten pomnik ma służyć. I to było wspaniałe,
Dlatego, bo pokazało, że my, Amerykanie, jesteśmy jednym narodem i że historie wszystkich narodów leżą nam na sercu i jest bardzo ważne, ażeby to pielęgnować, ażeby Ameryka właśnie była tym ogrodem pięknych narodów, z tymi pięknymi kulturami, z kwiatami rzeźb, pomników, malarstwa, w muzeach. I właśnie o to chodzi. Przez ten czas pomnik katyński był, stał przez 30 lat, odbywały się co roku uroczystości pod nim. Było bardzo pięknie, ale w momencie, gdy pomnik został zaatakowany, nagle ten pomnik stał się sławny na cały świat. Nagle cały świat się zaczął nim interesować i co najważniejsze, wiele osób po raz pierwszy dowiedziało się o Katyniu. Dowiedziało się, że Polacy ginęli, że Polacy byli mordowani. Nie tylko jak w Holokauście Żydzi, ale także i Polacy, inne narodowości. Także to jest bardzo pozytywne. No i teraz znowu jest problem, tym razem w Polsce. Mam pomnik rzezi wołyńskiej, który zrealizowałem, który stoi w Polsce w odlewni metali kolorowych w Gzut, w Gliwicach. No i nie ma na niego miejsca. Pomnik ten został zrealizowany za 300 tysięcy dolarów, jest darem dla Polski od weteranów Armii Błękitnej, których rodziny były wymordowane tam w tej rzezi wołyńskiej. Grobów tam nawet nie ma nawet gdzie świeczki zapalić. No i teraz, gdy Polska jest wolna i niepodległa, nie możemy tego postawić w Polsce, bo są jakieś lobby ukraińskie, które blokują, już nie tylko blokują ci politycy, ale w tej chwili już słyszę, że wmieszał się w to także biskup toruński, no bo była szansa umieszczenia tego pomnika w Toruniu. Dyrektor ojciec Rydzyk, wspaniały facet, który dużo może, a okazuje się, że nie może tego mojego pomnika przeforsować, ażeby w końcu stanął. Najpierw zaproponowałem, ażeby stanął ten pomnik w Rzeszowie. No ale tam mają tego burmistrza czerwonego, który bruzi, który, jak się z nim spotkałem, to on woli, żeby postawić mu w Rzeszowie pomnik Mickey Mouse, żeby był wesoły. On smutnych pomników nie lubi. No. Przecież jego ojciec się w grobie przewraca. Podobno jego ojciec był w armii Andersa. I pytam się tutaj tych moich weteranów, jaki ten ojciec był, taki sam jak syn. No a Stalowa Wola była bardzo pozytywnie ustosunkowana do tego, no i już szli na całego, że realizujemy, dali mi miejsce. No i w pewnym momencie doszło do tego, że burmistrz przyjechał do mnie, do Ulanowa, do mnie do domu, spotkał się i mówi, mistrzu, nie mogę robić. Jak? Jak ja to zrobię, to mówią, że mi Ukraińcy pół Stalowej Woli wyrżną. Ja mówię, słuchaj, to nie jest XVII wiek, tutaj nie mamy Bohuna. Tutaj wiesz, jest Polska wolna i niepodległa. No. No i wycofał się. No i potem odezwali się kresowcy z Jeleniej Góry, bardzo wspaniali ludzie. I też to wszystko szło bardzo dobrze. I w pewnym momencie burmistrz, który podobno jest w Solidarności, też się wycofał i nie pozwala im tego robić. I chociaż osobiście tam w Jeleniej Górze była osoba, która chciała dać nawet miejsce pod tym pomnik. Jedna pani, tu przywieźcie do Jeleniej Góry. No ale nie, ale nie. Nawet zwrócił się do nas jeden facet z Bieszczad, z Komanczy, który mówi, ja wam dam swój plac. I jest bardzo dobry, bo jest widok na Chreszczatów, na to gniazdo tych ukraińskich nacjonalistów. Mówi, niech oglądają. Boksuje się z nimi, nie wiadomo, co z tego jego wyjdzie, ale już jakiś tam milicjant się boi, że zrobi mu najazd tutaj na Komanczę i pomnik wysadzą. No i tak czekamy, no czekamy. No. W końcu gdzieś ten pomnik powinien stanąć. Chciałbym, żeby stanął pod polskim niebem. No jak tam nie można, no to będziemy szukać gdzie indziej. Może wystosuję list do prezydenta Putina, może on mi da miejsce. Blisko tam Ukrainy, tej rzezi wołyńskiej. Dla mnie to jest niepojęte. Jak można? Przecież to jest najohydniejsza zbrodnia II wojny światowej. Najohydniejsza. Oni przebili wszystkich, przebili Niemców nawet. To, co oni wyprawiali z tymi polskimi dziećmi, z kobietami, ze starcami. Przecież te wioski
były wyludnione przez mężczyzn, bo to albo na Sybirii zabrali, albo byli w armii Andersa, albo byli gdzieś tego, a to byli bezbronni ludzie. I sąsiedzi mordowali sąsiadów. To już nie tylko, że UPA, ale to całe wsie tam szły. Ludzi, którzy ich znali, mordowali. I jak mordowali? To przecież rozcinanie brzucha człowieka, odcinanie głowy, nabijanie na widły, krzyżowanie, rozrywanie końmi. No przecież cofamy się do średniowiecza. I co? I dzisiaj? W wolnej, niepodległej Polsce? Nie wolno mnie takiego pomnika postawić? To jest tragedia. Musimy się zastanowić. Wydaje mi się, że w Polsce następuje jakaś transfuzja krwi. Żydowskiej na polskie i ukraińską na polskie. I przyjdzie czas, że tam w sumie Polaków nie będzie. Także to, co się dzieje w Polsce z pomnikiem Wołyńskim, to jest tragedia. A to, że ja realizuję takie rzeczy, no wiesz, żeby to jest całe moje życie. Realizacja pomników monumentalnych dla mnie to jest moje przeznaczenie. To, po co ja jestem. I to, co ja tworzę, to ja tworzę tak, jak czuję naród polski. Ja odzwierciedlam, zwłaszcza tu w Ameryce, siłę i uczucie narodu polskiego. Bo pomniki monumentalne to są wskazówki. To są wskazówki dla przyszłych pokoleń. Pokazują, skąd przyszliśmy, gdzie jesteśmy i dokąd idziemy. I wierzę w to, że w tych pomnikach to, co ja krzyczę, to, co ja czuję, to za 1000 lat ludzie, osoby, które będą na ten pomnik patrzeć, będą słyszeć ten mój głos, będą czuć to, co ja czuję dzisiaj. Bo pomnik to jest kamerton uczuć i rzeźbiarz stroi pomnik do swojego uczucia. Tak jak muzyk stroi ton do swojego kamertona, tak rzeźbiarz stroi rzeźbę pomnikową do tego, jak czuję. Skończyłem Akademię Sztuk Pięknych i nie poszedłem w innym kierunku. To, co skończyłem, to realizuję całe swoje życie. I to jest ktoś tam, kto czuwa nad nami, nas ukierunkowuje. I ten czas, jaki ja przeszedłem, to doprowadził mnie w tej chwili do momentu, że ja już nie jestem rzeźbiarzem tylko, ale jestem monumentalistą. Bo to w rzeźbie jest tak, jest jak piramida. Na samym dole są ci, którzy lubią rzeźbić. Potem są rzeźbiarze, którzy potrafią wymodelować to, co widzą. Potem są artyści, którzy nie mają w ogóle żadnego talentu wizualnego, a tworzą to, o tym właśnie mówię, o tej artysztuce, o tej awangardzie, o tej filozofii Kandyjskiego, Malewicza, Pepsnera, Gabo, która się wytworzyła w 1916-17 roku we Francji, z szkoły paryskiej. Potem oni byli oczywiście w Rosji z Trockim i byli tą tubą propagandy bolszewickiej, ci antyartyści. To wszystko było bez talencie. No i oni są teraz w tej chwili w Ameryce. Oni przyszli do Ameryki, bo ich przegonił Stalin w 20 roku. Jak międzynarodowy bolszewik dostał łupnia od Polski, no to Stalin doszedł do władzy, zaczął ich ścigać. Całą awangardę do tego, oni uciekali. Trocki uciekł do Meksyku, to go tam zamordowali. No ale to jest właśnie ta piramida i tam są sztuka, jest antysztuka i potem przychodzi rzeźbiarz i artysta, który ma talent wizualny i tworzy. I to jest bardzo ważne. I teraz należy podzielić tych ludzi, co oni tworzą, co oni robią. No wszyscy robią rzeźbę. Ale jaka ta rzeźba jest? Jest rzeźba w plastelinie, jest rzeźba w glinie, jest rzeźba w gipsie, jest rzeźba w metalach, w brązie, jest rzeźba w drewnie, jest rzeźba w tych różnych takich materiałach, jak lód i tak dalej. Ci ludzie są jakoś podzieleni. I czym są podzieleni? Podzieleni są swoim stylem. A więc w Ameryce możesz robić, co chcesz. Nikt ci nie zabrania. Robisz od hiperrealizmu, od tej detali, do tej nie sztuki, do tej antysztuki, jak to nazywa, do tej abstrakcji. I tam są te stopnie, są te półki, gdzie cię włożą. Zawsze cię znajdą, zawsze cię włożą. I zawsze jest polityka. Nie ma sztuki bez polityki. Zawsze jest polityka, 100%. I co jest ciekawe? Ciekawe jest to, że ci ludzie dochodzą do tej swojej doskonałości w danej szkole. Na przykład, jeżeli ja robię rzeźbę figuratywną, to ja próbuję dojść
znaleźć swój styl. Każdy ma ten swój styl, prawda? A potem przychodzi podział na tych, kto co robi, jakiej wielkości robi. Bo najczęściej do muzeów i na wystawy trafiają rzeźby kameralne. Co to znaczy rzeźby kameralne? Są rzeźby miniatury, malutkie, takie jak Netsuke, te rzeźby japońskie z kości słoniowej, które samuraje sobie przypinali do szabli, to był ich znak, taki talizman, to są Netsuke, miniatury. Są rzeźby szkicowe, to są małe szkice robione różną techniką i są rzeźby kameralne. Kameralna rzeźba to jest o wysokości 1 metra, którą można pokazać w galerii, można ją sprzedać, może być modelem makiety do pomnika monumentalnego. I potem przychodzi pomnik monumentalny. Jakiej wielkości? Monumentalny, czyli life size, czyli normalnej wielkości, o 1,5 większa niż naturalny, to już jest pomnik, ale potem przychodzą monumenty duże, na 50 stóp, takie, które ja robię, takie, które ja zrobiłem. Jest ich około 40-45 monumentów, takie jak Katyń w Jersey City, jak Partyzanci w Bostonie, jak Mściciel w Doylestown, jak Płomień Wolności w Baltimore, który jest 60 stóp wysoki, jest pokryty złotem. Są Partyzanci numer 2, który stoi tutaj w Hamilton. Jest Światowid, Kosmos Podbij albo Zgiń, które stoi przed Muzeum Rzeźby tutaj w parku w Hamilton. Potem jest Armia Błękitna, która stoi w Warszawie, która jest o wysokości 40 stóp. Jest na przykład Patriota, który stoi w Stalowej Woli, który jest 50 stóp, duży brąz w jednym kawałku. I jest rzeźba Rzezi Wołyńskiej, 40 stóp, która czeka na ustawienie. W tej chwili pracuję nad kilkoma projektami. Ponadto zrobiłem kilkaset płaskorzeźb monumentalnych w miejscach publicznych, które znajdują się albo w City Halls, albo w jakichś galeriach, albo w muzeach, albo w kościołach. I są rzeźby kameralne, których mam setki, które robię cały czas. No poza tym robię medale. Mam około 60 medali zrobionych na wostracony, czyli awers i rewers. I mam kilkanaście medali bitych, projekty, które zrobiłem do mennicy, która po prostu biła te medale. Ostatnio właśnie zrobiłem taki medal dla stulecia czynu zbrojnego Polonii Amerykańskiej, dla Polonia Technika. Zaprojektowałem także, to znaczy z mojego pomnika zdjęli projekt do monety srebrnej, która była bita w ubiegłym roku, 10-złotowej. Także to się wszystko, wiesz, cały czas pracuje. No teraz robię taką mniejszą kompozycję, ale ciekawą, rzeźbę dla jasła. Ten orzeł z takimi trzema wężami, hydrami, które atakują. Orzeł w koronie zamkniętej, bo to jest symbol niepodległości z krzyżem. No i na piersi ma Matkę Boską Ostrobramską, bo przecież na Litwie Wilno to jest miasto polskie. Ja jej nie uważam za miasto litewskie, tak samo jak Lwów jest miasto polskie. Na razie jest pod okupacją Ukrainy, ale to musi wrócić, to wróci, to nie ma nawet gadania. To ja sobie nie wyobrażam, żeby Lwów był ukraińskie, bo to nie jest ukraińskie, to jest polskie. Więc są te symbole, symbole kresów także. Ja pracuję na różnych płaszczyznach, duże rzeźby, małe rzeźby, ale tak jak wspominam o tej rzeźbie dla jasła, no wyobraź sobie, że zrobiłem szkice rysunkowe, bo oni prosili o ideę. No i narysowałem szkic rysunkowy i oni chcieli dofinansowanie z IPN, pojechali do Rzeszowa, a ci jak zobaczyli MO, UB, ORMO, KBW, NKWD, Armia Czerwona, no to wiesz, to powiedzieli, że im pieniędzy nie dadzą na sfinansowanie, bo Pityński robi sobie prywatną wojnę z reżimem komunistycznym. No prywatna, jaka prywatna wojna. No i tego, i ten dzwoni do mnie, no i mówi, no słuchaj, nie dostaliśmy, no bo się rzucili na to. A mówi, a za godzinę miałem telefon z Gazety Wyborczej i mówią, że oni mi dadzą rzeźbiarza, jeszcze zapłacą, ale żeby pod żadnym warunkiem nie brał Pityńskiego. No jak ja mam w tej Polsce egzystować? Słuchaj, do dzisiaj od Polski nic nie dostałem. Nic. Jedno tylko dostałem. Orła Białego. Od prezydenta Andrzeja Dudy.
I za to mu jestem bardzo wdzięczny, będę mu wdzięczny do końca mojego życia. On dodał mi tych skrzydeł, że powiadam, dzisiaj mówię, warto było. Warto było przez te wszystkie moje lata tutaj bić się o to, ażeby pokazać polską rzeźbę, ażeby pokazać na rynku amerykańskim, co to jest Polska. Bo przecież pomniki monumentalne to jak słupy milowe w historii naszego narodu. Nie pozwalają zabić, zniszczyć walory kultury narodowej. Pomniki moje muszą być tak mocne, jak mocna jest polska krew, która jest w nich zawarta, która przechodzi z pokolenia na pokolenie i która jest niezniszczalna. Andrzej Pityński, rzeźbiarz, urodzony w Ulanowie 1947 roku, 15 marca. Ojciec Aleksander, matka Stefania z domu Krupa. Tak jak na UB. Bardzo serdecznie dziękuję.